nasze zebranie. Minęła godzina 18, więc chciałbym na początku poinformować, że zebranie jest nagrywane i będzie upubliczniane. Witam wszystkich Państwa na tym naszym zebraniu wiejskim, gdzie będziemy rozdysponowywać Fundusz Sołecki. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa ze strony gminy. Tutaj będzie Pan Wójt Józef Piątek i Pan Zastępca Tomasz Ortyn oraz Pani Protokołująca. I Szanowni Państwo, jeszcze tylko wyjaśnię, dlaczego zebranie jest w piątek. Mianowicie zazwyczaj był u nas zwyczaj, że były to niedziele, ponieważ niedziela 10 września była zajęta, 17 września była zajęta, potem ostatnia, 24, praktycznie byłoby duże ryzyko, że gdyby na zebraniu pojawiły się jakieś błędy, nie bylibyśmy w stanie potem tych błędów naprawić. Zostały nam dni na tygodniu, decyzja zapadła, że zebranie jest dziś, więc to dlatego jest nietypowo w piątek. Szanowni Państwo, zanim przejdę do zebrania, musimy wybrać przewodniczącego tego zebrania, osobę, która będzie to prowadziła, i czekam na propozycję, kogo Państwo widzą na przewodniczącego zebrania. Mariusz. Wyrażam zgodę. Czy ktoś jeszcze jest chętny? Szanowni Państwo, skoro nie ma chętnych, no to kto jest za tym, abym prowadził zebranie wiejskie dzisiejsze? No tu jest, widzę, zdecydowana większość. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Jeden głos wstrzymujący. No to dziękuję, Szanowni Państwo, za zaufanie i w takim razie przechodzimy do planowanego porządku obrad. I chciałbym tutaj, Szanowni Państwo, zaznaczyć, że i prosić Państwa o zmianę porządku obrad. Ponieważ planowany porządek obrad wyglądał następująco. Wybór przewodniczącego zebrania, punkt pierwszy, punkt drugi, informacja z działalności sołtysa Rady Sołeckiej, punkt trzeci, informacja wójta na temat planowanych inwestycji w Woli Mieleckiej w 2024 roku, punkt czwarty, informacja sołtysa na temat inwestycji wykonanych i planowanych z Funduszu Sołeckiego, punkt piąty, uchwała w sprawie przyjęcia wniosku o zaplanowanie zmiany przedsięwzięć z budżetu gminy na rok 2023 ze środków budżetu gminy Mielec w ramach Funduszu Sołeckiego. I to jest mój błąd, bo tego punktu nie powinno być, ja po prostu przypadkowo błędnie go wkleiłem i ten punkt proponuję usunąć. I potem, jeżeli usuniemy ten punkt, jeżeli przegłosują Państwo, to punkt piąty będzie przyjęcie zadań planowanych do realizacji na terenie sołectwa w ramach środków Funduszu Sołeckiego przypadających na 2024 rok, i punkt szósty będzie sprawy różne. Kto z Państwa jest za tą zmianą, za tym porządkiem, który teraz proponuję? Ręka do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, a więc jednogłośnie został przegłosowany nowy porządek i przeczytam ten nowy porządek. Będzie brzmiał: punkt pierwszy, który już mamy za sobą, wybór przewodniczącego zebrania, punkt drugi, informacja z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej, punkt trzeci, informacja wójta na temat planowanych inwestycji w Woli Mieleckiej w roku 2024 roku, punkt czwarty, informacja sołtysa na temat inwestycji wykonanych i planowanych z Funduszu Sołeckiego, punkt piąty, przyjęcie zadań planowanych do realizacji na terenie sołectwa w ramach środków Funduszu Sołeckiego przypadających na 2024 rok, i punkt szósty, sprawy różne. Widzę, że jeszcze dochodzą osoby. Jeżeli ktoś z Państwa jest na sali, a nie wpisał się na listę, to proszę się wpisać na listę, bo potem będzie to wszystko sprawdzane, żebyśmy nie mieli problemów, że jest więcej głosów oddanych niż osób na liście. Punkt pierwszy, tak jak już mówiłem, mamy za sobą, więc przechodzimy do punktu drugiego. Informacja z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej. Szanowni Państwo, spełniając wymóg statutu, który w paragrafie 9 ustęp 3 mówi, że sołtys co najmniej raz w roku obowiązany jest... Proszę wpisać się na listę od razu. Obowiązany jest składać na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej działalności oraz działalności Rady Sołeckiej. Przedstawiam krótkie sprawozdanie. Od poprzedniego zebrania wiejskiego, które odbyło się w dniu 18 września 2022 roku, z Radą Sołecką spotykałem się 4 razy i nie było potrzeby więcej. Wspólnie z Radą Sołecką rozmawialiśmy na tematy bieżące wsi
i nad zgłoszonymi przez mieszkańców potrzebami pod kątem realizacji ich w Funduszu Sołeckim. Po analizie przygotowany został wniosek, który dzisiaj na zebraniu zostanie Państwu w dalszej części przedstawiony. Jako sołtys i zarazem radny realizowałem również swoje obowiązki, biorąc udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Gminy Mielec. Interweniowałem również do różnych instytucji na wszelkie Państwa prośby, a część z tego jest widoczna na mojej stronie internetowej www.wolamielecka.info. Jako sołtys zorganizowałem i prowadzę klub seniora, organizowałem koncert kolęd, koncert pieśni maryjnych, wycieczkę do Sandomierza i teraz organizujemy wycieczkę do Kałkowa. Przy tej okazji dziękuję tej części Rady Sołeckiej, która w sposób merytoryczny pomaga mi rozwiązywać problemy, z jakimi się zmagam jako sołtys i pomaga mi w działaniach na rzecz rozwoju naszej miejscowości. Dziękuję również mieszkańcom, którzy bezinteresownie wspierają mnie w różny sposób w mojej działalności. Przekazuję również słowa uznania dla pana Krzysztofa Węgrzyna, prezesa Ludowego Klubu Sportowego Start Wola Mielecka i osób, które mu pomagają w działalności na rzecz dzieci, młodzieży i naszej miejscowości. Potrzeby finansowe klubu to około 80 tysięcy złotych rocznie, a z gminy łączna dotacja jest niespełna 30 tysięcy złotych, więc pozostałe środki dzięki sprawnej organizacji pana prezesa pozyskuje od sponsorów i projektów. I w tym miejscu też chciałbym podziękować sponsorom, którzy nasz klub wspierają i bardzo się cieszę, panie Krzysztofie, że jest pan tak sprawnym organizatorem, bo właśnie takich ludzi nasze społeczeństwo potrzebuje. I panu bardzo serdecznie tutaj publicznie dziękuję. Bolą mnie natomiast słowa malkontentów, że przeznaczamy za duże pieniądze na LKS, choć nie jest to prawdą i nie rozróżniają oni, że pewne pieniądze, które przeznaczamy na obiekty wokół tego boiska wielofunkcyjnego, nazwijmy to umownie Orlika, to traktowane jest, że były na klub. To nie idą pieniądze na klub, nie mają nic wspólnego. Mamy obiekt sportowy, z którego korzystają dzieci, korzysta młodzież i dlatego przeznaczamy na to środki finansowe, bo uważam, że ta młodzież też po godzinach szkoły powinna mieć miejsce, gdzie może się spotkać, przyjść, zagrać i musimy im spełnić odpowiednie warunki. I to czynimy i część znaczna z tych funduszy sołeckich też na te środki, na te zadania różne trafiała. Wierzę w mądrość mieszkańców, że nie ulegną propagandzie, która gdzieś tam krąży, bo każdy, myślę, że śledząc, jak się rozwijamy jako miejscowość i ile mamy pieniędzy, to doceni to, co jest w naszej miejscowości z tego robione. Jako sołtys i zarazem radny, nie mam też wsparcia Ostrogiego radnego z Woli Mieleckiej, pana Wicherskiego, jeżeli już to raczej zamiast pomagać, to przeszkadza. Przykładem jest takie przejście Żabki. Tutaj niektórzy rodzice się do mnie zwracali, żeby interweniować w sprawie przejścia pod Żabką, bo dzieci tam mają problem z przejściem z chodnika na ulicę. No to zamiast pomóż, to jeszcze tam przeszkadzał, że tam nie dzieci, tam jeżdżą po alkohol, takie dyskusje. No tam nie powinno być. Uważam, że radni się powinni wspierać, walczyć o pewne potrzeby, które trzeba na Woli Mieleckiej realizować, a nie żeby sobie nawzajem blokować takie jakieś zadanie. Podsumowując, jako sołtys wykonuję trudną i mozolną pracę dla naszego społeczeństwa, poświęcając ogrom własnego czasu, nie zważając na bezpodstawne oszczerstwa, jakie padają pod moim adresem. Ale jakoś sobie poradzimy, zobaczymy, co będzie. Na tym kończę moje krótkie podsumowanie i dodam tylko, szanowni Państwo, że też naprawdę, jeżeli w mojej ocenie, jeżeli działalibyśmy jako gmina zgodnie z prawem, to już powinny być w kwietniu wybory sołtysa i już powinno być po wyborach i albo byłbym dalej sołtysem, albo ktoś inny, ponieważ jak wybieraliście mnie w 2019 roku, według statutu było to na 4 lata. Niektóre gminy zmieniły statuty, bo jak przedłużono w samorządach samorządom kadencję na 5 lat, to niektóre gminy wtedy też zmieniły w statutach zapisy i też zmieniły sołtysom, radom sołeckim okres 5 lat. Inne gminy, które tego nie zrobiły, potem wprowadzały wybory, jak sobie poszukacie w internecie, dużo gmin robiło wybory właśnie w okolicach wiosny tego roku. Nasza gmina po prostu wprowadziła zapis, który generalnie według mojej oceny to dotyczy następnej kadencji, ale dziwi mnie, że nie były te wybory przeprowadzone tak, jak chciałbym, żeby było prawo respektowane. To tyle a propos tej mojej działalności i spraw związanych z Radą Sołecką i sołtysem.
I tym sposobem przechodzimy do punktu trzeciego. Informacja wójta na temat planowanych inwestycji w Woli Mieleckiej w 2024 roku. A i tu bym prosił, żeby może jednak wójt powiedział, nie pan zastępca, tylko pan wójt, żeby powiedział, jakie inwestycje chce robić w 2020. Panie pośle, ja myślę, że nie ma pan na tyle czasu dla nas, że zostanie pan do końca i zabierze pan głos w wolnych wnioskach. Bo to chyba... Panie pośle, jest pożądanie obrady. Pan poseł ma taki przywilej, że może zawsze się wypowiedzieć. No może, w wolnych wnioskach, panie pośle, nie przyjechał. Poseł może się wypowiedzieć zawsze, a mam 104 zebrania. Przepraszam bardzo, chciałem powiedzieć kilka zdań. I ponieważ mam 104 zebrania, a w mojej miejscowości Wola Mielecka, nie wyobrażam sobie, żeby nie być na zebraniu. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że mogę być razem z państwem. W związku z tym, że zaraz jest spotkanie w Janowcu, potem jest jeszcze w Brzemieniu i w Brzochowie i obiecałem, że na tych spotkaniach również będę. W związku z powyższym pozwolicie państwo, że kilka zdań powiem do państwa, ponieważ nie będę mógł być z państwem do końca. Także panie, szanowny panie wójcie, panie zastępco, panie sołtysie, szanowni państwo, tu są prezes jest Ochotniczej Straży Pożarnej, szanowni mieszkańcy Woli Mieleckiej. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj z państwem być. Chciałem, ponieważ jest to 4 lata, kończy się moja kadencja i chciałem też w jakimś stopniu... 4 lata. Moja kadencja trwa 4 lata. I bardzo bym prosił, żebym nie przeszkadzać. Jeżeli pozwolicie, to usiądę. Chciałem trochę tą kadencję moją podsumować i podziękować tutaj wszystkim za piękną współpracę, zaangażowanie, przede wszystkim mieszkańcom, że podczas tej strasznej wojny, która jest na Ukrainie, większość z państwa mocno się w tą tutaj zaangażowała, wsparcie dla uchodźców. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, że otworzyliście swoje serca, portfele, bo to bardzo ważne było. Pokazaliśmy na cały świat, jacy Polacy są, jak mają wielkie serce. Jestem w kilku grupach bilateralnych i tam rozmawiam z innych krajów przedstawicielami parlamentu i mówią, że jesteśmy wzorem do naśladowania na cały świat. Polacy dzięki tym działaniom są wzorem do naśladowania dla całego świata. Jestem w 3 komisjach, pracowałem jeszcze, bo pracuję, bo jeszcze jestem posłem do końca kadencji, więc jestem w 3 komisjach, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Dzisiaj też był taki miły akcent, ponieważ udało mi się pozyskać tutaj prawie 10 milionów środków do Mieleckiego Szpitala w ciągu tych 4 lat. Dzisiaj była taka konferencja prasowa, na której żeśmy podsumowali tą działalność, ale też było to bardzo ważne, ponieważ trafił z rezerwy celowej premiera Mateusza Morawieckiego mikroskop na neurochirurgię, który jest bardzo potrzebny. Tamten mikroskop miał ponad 20 lat i w związku z powyższym była już jego często się psuł, ale też optyka była niewydolna. W związku z powyższym była bardzo duża potrzeba, żeby ten mikroskop był, ale oprócz tego te środki, które tutaj trafiły do szpitala, to do centralnej sterylizatorni, ale też, bo została wymieniona i ramię cena chirurgię naczyniową, ale też dużo środków sprzętu trafiło na SOR podczas właśnie pandemii koronawirusa, ale też podczas w tym czasie, kiedy wojska amerykańskie tutaj zaczęły stacjonować. W Mielcu to trzeba było wzmocnić ten SOR i tutaj też duże środki płynęły w postaci sprzętu, ale też tomograf komputerowy, który tutaj będzie zasilił nasz mielecki szpital. To tak właśnie z dzisiejszego dnia, podczas tej konferencji prasowej, która odbyła się w Mieleckim Szpitalu. Ponieważ bardzo ważne, żeby wszyscy korzystamy z mieleckiej lecznicy, więc musi być ten sprzęt. Mimo że mamy bardzo dobrych lekarzy, to musi być doskonały sprzęt. I tutaj chciałem też bardzo serdecznie podziękować panu wójtowi Józefowi Piątkowi, jego zastępcy, panu Ortylowi, jak również radnym,
i wszystkim pracownikom za tą piękną współpracę, bo dzięki tej pięknej współpracy udało się pozyskać w ciągu tych 4 lat 36 milionów złotych środków rządowych. Środków rządowych z Polskiego Ładu, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ale też część ze środków z Urzędu Marszałkowskiego do gminy Mielec. Nigdy, nigdy takich środków do gminy nigdy nie trafiły takie duże środki. Zaraz wszystko to im przedstawi pan wójt. Jest jeszcze nie powiedzieliśmy B, to na razie jest A, jeszcze B. Pan wójt złożył teraz jeszcze wnioski i w tym roku będą te wnioski rozpatrywane. I tutaj właśnie na modernizację szkoły Woli Mieleckiej te środki trafią. Także trafiły na drogę, tam od drogi wojewódzkiej. Ale to wiemy, że tu jest... Teraz jest ruch taki, że w tym momencie było ciężko przejechać po godzinie 18. Ja wiem, ja też jeżdżę tą drogą. I jest duży problem, a bo tego chyba nie widzi. Wyobrażana... Wszyscy, szanowna droga pani. Ponieważ... powiem, a potem pani będzie mogła się wypowiedzieć każdy. Uznajmy, że pewna kultura obowiązuje i jeden mówi, reszta słucha, a potem będzie pani też mogła. Proszę? W związku z czym była bardzo ważna sprawa, która dotyczyła ronda na Woli Mieleckiej. Wszyscy o to rondo od prawie kilkunastu lat zabiegaliśmy. Zabiegaliśmy o to rondo i udało się. Udało się właśnie dzięki współpracy. Dzięki współpracy pana wójta, pana marszałka i pana starosty. Bo gdyby ta współpraca nie była i gdyby tutaj nie było tych środków, które udało się pozyskać do gminy i gmina nie te kilkaset tysięcy złotych nie dołożyłaby do tego ronda, to na pewno byłoby bardzo ciężko z tym rondem. A wiemy, jak bardzo ciężko jest wyjechać od strony Trzciany cały czas. Większość z nas musiała wymuszać, żeby wyjechać. Tak było. Tak było. Teraz miesiąc czasu musimy wytrzymać tą trudną sytuację, bo takie mamy zapewnienie ze starostwa powiatowego, że jeszcze potrwa to miesiąc. No i wiadomo rzeczą, że jak jest remont, to i w domu, kiedy jest remont, i też w domu musimy też pewnie uciążliwości przetrwać. Ale panie, umówiliśmy się, droga pani, umówiliśmy się. Jakby każdy chciał tak mówić, to po prostu byłby chaos. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję panu wójtowi za tą piękną współpracę, bo to i to boisko sportowe, które tutaj powstało, to właśnie dzięki tej pięknej współpracy, mamy też prawie w 90% zkanalizowaną gminę. Ponieważ były takie, pan wójt myślał, że jak rozmawialiśmy z panem Józefem Piątkiem, że dopiero w 2030 roku będzie gmina skanalizowana. A jest 2023 i mamy skanalizowaną, tak panie wójcie, w 90% gminę. Bo to gmina jest, jak musi brać jako całość. Nie możemy brać, bo wiadomo rzeczą, że tutaj kanalizacja była w 2007 roku realizowana, a na przykład w tamtych terenach, z tamtej strony Podleszany, Ciągnice, czy tam Boża Wola, dopiero teraz jest. No, więc też te środki były celowane w pierwszej kolejności, ponieważ jak rozmawialiśmy z premierem Mateuszem Morawieckim, że w pierwszej kolejności środki są celowane na wodociągi i tutaj też bardzo duże środki poszło na wodociągi, bo zostało dodatkowe pod tam wodociąga zrobione w Życianowicach. To dodatkowy zbiornik to jest w Życianowicach, także jest, jak Państwo, 300 metrów sześciennych. Jak Państwo wiecie, że w tym roku już nie było większych problemów z wodą, bo wiemy, że wcześniej były problemy z wodą i to było też, to może nie było zrobione w Woli Mieleckiej, ale dla Woli Mieleckiej. To przecież musimy na to tak samo patrzeć. Tak samo i rondo. Rondo rozrobione przez starostwo powiatowe, ale dla mieszkańców Woli Mieleckiej. Także bardzo dziękuję panie wójcie, panie zastępco, wszystkim Państwu za to zrozumienie, zaangażowanie. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo. Panie pośle, jak już pan tak zabrał głos, to ja mam do pana 3 pytania i też prosiłbym o w miarę szybkie, krótkie odpowiedzi, żeby nie naciągać czasu, szanować czas mieszkańcom.
Panie pośle, zwracałem się kilkakrotnie do pana w różnych sprawach, o które mnie prosili mieszkańcy na piśmie. Na żadną odpowiedź, na żadne zapytanie do pana moje nie otrzymałem odpowiedzi. Dlaczego? Może mi pan wyjaśnić? Tak pan traktuje poważnie swoje sołectwo? Albo są w trakcie, albo... Czy lata, panie pośle? Nie, pan nie żartuje. Ostatnio była sytuacja taka z Ciszami. Pisma zostały skierowane do gminy, do marszałka, do odpowiednich, do łowczego. Panie pośle, nie, ale 3 lata temu o wody opadowe pytałem. 3 lata panu potrzeba odpowiedzi? Nie, nie róbmy z ludzi tego. Drugie pytanie, żeby nie przeciągać. Panie pośle, za komuny walczyliśmy z komuną, bo po prostu wiadomo, pewna grupa miała dostęp i ciągnęła co mogła, a reszta była poza układem. I teraz mam pytanie, skoro pan mówi, że pan pozyskuje takie straszne środki, czy to jest tak, że tu jest kolejny układ powstał za tej władzy, że trzeba mieć takiego posła, który w układzie te pieniądze w jakimś sposobem załatwia i przywozi? Czy to jest rząd, który posługuje się jakąś logiką i bez pana udziału i tak te pieniądze by do nas trafiły? Szanowny panie, pieniądze, trzeba o pieniądzach rozmawiać i jakie są potrzeby. I te potrzeby my artykułujemy premierowi, bo bez artykułowania panu, ponieważ myśmy się z panem premierem Mateuszem Morawieckim spotkaliśmy się na początku kadencji, panu premierowi mówiliśmy o oczekiwaniach. Spotkaliśmy się z wójtami, spotkaliśmy się z radnymi, spotkaliśmy się ze starostami, z marszałkiem i powiedzieliśmy, jakie oczekiwania są w poszczególnych miejscowościach, gminach i potem to wszystko przekazujemy dalej do pana premiera. Te środki są odpowiednio dzielone, są wnioski przygotowywane i wspieramy te wnioski, bo czego mamy nie wspierać? Panie pośle, przecież są budżety gmin ustalane, wiadomo jakie są potrzeby, wiadomo ile brakuje. Dla mnie to nie potrzeba takiej logiki, żeby się ktoś poza plecami, jest tyle dziur w panie w prawie i panie pośle, szczerze mówiąc, jak ja zobaczyłem pańskie dwie wypowiedzi na mównicy, że na jednej pan wstaje i mówi pan o świętej pamięci panu Dębickim, do którego mam szacunek, ale co kogoś w Sejmie obchodzi, że był pan Dębicki, co druga wypowiedź, że pan na mównicy mówi o konsekracji naszego kościoła, co to ludzi w Sejmie obchodzi? Panie pośle, jest tyle dziur w prawie, którymi powinien się pan jako poseł zająć i poprawić, a nie takie gdyby pan opowiadać. Panie sołtysie, to nie jest wiec wyborczy. To nie, a chyba jest, bo właśnie po raz pierwszy wiec wyborczy przyszedł i panie pośle, ostatnie moje pytanie. Jak to się stało? Panie sołtysie, to nie jest wiec wyborczy, a pan też zabiega o różne sprawy dla swojej miejscowości. I trudno by było, żeby poseł z ziemi mieleckiej nie zabiegał o sprawy Mielca, Woli Mieleckiej, Chorzelowa. To by było chyba trochę nie w porządku, jakbym nie zabiegał o te sprawy. A jeżeli jest tak, i oczywiście bym nie zabiegał, to by był zarzut, że nie zabiegał. Panie pośle, trzecie pytanie. Jak to się stało, że został pan zarejestrowany w IPN jako kontakt operacyjny? Szanowny panie, każdy człowiek, który miał 18 lat, mógł być zarejestrowany jako kontakt operacyjny. Ale chyba pan nie doczytał do końca oświadczenia tego, które tam jest. I takie pomawianie może skończyć się moim skierowaniem sprawy do sądu i żądaniem odszkodowania. Ja pana nie pomawiam, tylko mam okazję publicznie zapytać. Ja panu odpowiadam. Nie współpracowałem, takie oświadczenie złożyłem publicznie. Takie publicznie złożyłem oświadczenie w 2008 czy 2009 roku. I proszę mi tutaj nic nie imputować, ponieważ to oświadczenie zostało przyjęte i zostało potem zweryfikowane przez prokuraturę IPN. Niech sobie pan to przeczyta, a potem dopiero takie rzeczy opowiada. No to niech pan doczyta do końca. Co jest na końcu napisane? Nie ma wątpliwości co do zgodności oświadczenia. Jest mi pan przeczyta do końca. Nie ma wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego zgodnie z prawem. Dobrze, szanujmy mieszkańców, moje pytania do pana posła wyczerpane. To panie wójcie, proponuję, żeby pan odpowiedział, jesteśmy w punkcie trzecim, bo tutaj pan poseł nam wszedł, że tak powiem, siłowo w ten punkt, więc proszę informację pana wójta na temat planowanych inwestycji w Woli Mieleckiej w 2024 roku. Pierwsze chciałem wszystkich serdecznie powitać, przede wszystkim powitać pana posła, bo mamy gościa i powinniśmy być wdzięczni, bo proszę państwa, ja wracałem do różnych tematów
kilkakrotnie i nie będę teraz powtarzał, nie będę głupich, bo inaczej to nie można nazwać dyskusji, prowadził, ale wstyd mi jest, naprawdę wstyd wobec ludzi, którzy siedzą tutaj, którzy będą później słuchać radni, bo akurat nie co do życiorysu pana posła, co do działalności, jeżeli byś sobie człowieku przeanalizował i przeczytał z Nowej Huty, ile razy dostali pałami, gdzie był mój też brat. I organizowali, mieli zespół muzyczny, organizowali różnego rodzaju akcje patriotyczne i naprawdę jest... Ale kogo to interesuje? Panie wójcie, że ktoś wie, że tak byli z tego mówię. Dlatego mam wątpliwość, że kogoś sobie zarejestrowany jest. Wstyd, tak jeszcze raz wstyd. To tyle na ten temat. Bardzo przepraszam w moim imieniu i myślę, że w imieniu mieszkańców, bo taka sytuacja nie powinna się w ogóle wydarzyć. Proszę Państwa, przechodzimy do meritum sprawy. Co jest zaplanowane? Jak widzicie Państwo i tu odpowiadając Pani, jest uciążliwość, jeśli chodzi o przemieszczanie się na terenie Woli Mieleckiej. Chcę zaznaczyć, że inwestorem, w jakim stopniu jesteśmy i my, przede wszystkim Starostwo Powiatowe i Marszałek dokłada pieniądze. Starostwo i Marszałek dokładają 50%, a my dajemy 650 tysięcy na ten cel. Myślę, że było zasadne, zresztą była walka o te 650 tysięcy. O czym mówimy, panie wójcie? Mówimy o inwestycjach na 24. Rok to jest teraz. I punkt dotyczy, co pan planuje na przyszły rok na mieszkańców. Pani pytała posła, więc odpowiadam. Więc i bardzo bym prosił, kultura by tak wymagała, że jak jeden mówi, drugi się nie odzywa. Jako więc... prowadzący mam obowiązek pilnować, żeby się trzymać tematów, panie wójcie. Panowie, na litość. Nie, tutaj, jak pan zaczął, niech pan skończy, chcę odpowiedzieć i potem lecimy dalej. Litość. Jest po prostu czas, chcę, żebyście państwo wiedzieli. Pani wyjdzie, nie będzie wiedziała. Reguluje. Pewne sprawy regulują przepisy. Jest to droga powiatowa. Powiat wykreślił, można powiedzieć, wyznaczył drogi objazdowe. Gdybyście Państwo znali i widzieli, jak wyglądało na początku, gdybyśmy dopuścili do tego, co powiat chciał zrobić, ścieżki miały być ruchem wahadłowym. Miały jeździć nawet autobusy. To jest powiat. I proszę pytać w powiecie i nam takich zarzutów nie robić. My nie mamy wpływu, jak wyznaczą, w jaki sposób wyznaczą drogi. Prosimy o to i prosiliśmy, i zostało. Problem jest o to, że w tym momencie jest problem, to jest problem. Problem jest od kilku lat z tym, że jest tylko pobyt dojazd do szkoły. Dzieciaki jadą rowerami, drugie z drugiej strony, może w tamtym roku, nie wiem, czy mój pamięta, była rozmowana, żeby zakryć z jednej strony rower, poszerzyć troszeczkę, zrobić bezpieczne dojście do tej szkoły. Proszę Panią, mieliśmy robić projekt, na który przeznaczyliśmy pewną kwotę i ta droga miała być, ścieżki miały być, tak jak Pani mówi, poszerzone. Następnie miała być droga w kierunku, czyli chyba ścieżka pieszo-rowerowa, o ile pamiętam, w kierunku Mielca i w prawo. To, o czym Pani mówiła, pytała Pani o przejścia. I tutaj zarzucanie komuś, że ktoś sprzeciwia się przejściem dla pieszych, proszę Państwa, niezasadne. Żeby było przejście, muszą być chodniki z jednej i z drugiej strony. Więc najpierw trzeba zrobić jedno, żeby wymagać drugiego. Ale wracamy już do meritum sprawy, jak powiedziałem. Jeżeli Państwo pozwolicie, to też usiądę. Co robimy? Mamy zaplanowaną na ten rok 24 drogę, jeśli chodzi o graniczną, to jest między Wolą Mielecką a Rzędzianowicami. Kwota jest 2 702 600 tam z groszami. Następnie zaplanowana jest termomodernizacja szkoły, ponad 3 300 000. Daje to już kwotę znaczącą. I patrząc na budżet inwestycyjny, i kwotę, którą tutaj w tej chwili inwestujemy, to wydaje mi się, że dalej Wola Mielecka jest tą miejscowością, gdzie naprawdę dużo inwestujemy. Oczywiście uważamy, że jest taka potrzeba, są potrzeby jeszcze większe, ale proszę Państwa, teraz moglibyśmy się tutaj też zapytać, dlaczego więcej nie robimy. Dlatego, że
za prawie 10 lat, 9 lat dokładnie, precyzyjnie, naszego wspólnego, naszej wspólnej pracy z radnym i z radnymi niektórymi doszliśmy do tego, że mamy podniesione podatki o 10 groszy. 10 groszy. A jaka jest inflacja, to chyba wiecie. Sprzeciwiają się niektórzy i słusznie też, że ograniczyliśmy świecenie, jeśli chodzi o wieczorne, prawda? Skróciliśmy ten czas świecenia. To chcę powiedzieć już dzisiaj, że go wydłużymy i to jest też to, co dajemy, bo pytacie, co dajemy na przyszły rok. Już w tej chwili zleciliśmy wydłużanie czasu świecenia do godziny 24. I jeżeli nie będziemy, można powiedzieć, inwestować u siebie, czyli tworzyć oszczędności, naprawdę nie będziemy mogli też rozwijać się, bo skąd mają być pieniądze? To, że my dostajemy, proszę Państwa, dotacje, to mimo, że dotacja jest załóżmy 95% czy 98%, zawsze jest te 2% czy 5%. I pytanie takie, czego nie przedstawiamy, załóżmy, pełnego budżetu, czy czego nie dajemy więcej, załóżmy, inwestycji, nie piszemy na daną miejscowość. W tej chwili jesteśmy na Woli Mieleckiej, to na Wola Mielecka. Dlatego, że mamy bardzo duże pieniądze do pozyskania i my musimy sobie w budżecie zostawić rezerwę. Na tym polega planowanie budżetu, że do kwoty, która jest zaplanowana, może wyjść drożej, może wyjść taniej, ale musimy ten udział własny mieć zaplanowany. Więc stąd się bierze, że ja nie będę pisał, nie będę obiecywał, że zrobimy lądowisko w Woli Mieleckiej, a nie zrealizuję tego. Dzisiaj, jeszcze raz powtarzam, dwie poważne inwestycje. Termomodernizacja i, proszę Państwa, ta droga. Ta droga do tej szkoły? Jeszcze raz? Zrobimy taką właśnie tą drogą do szkoły? Do której szkoły? Jest pytanie, czy ważniejsza jest droga graniczna czy dziadownica od tych ścieżek do szkoły? Proszę Pana, nie została zakończona inwestycja jeszcze. Mają zrobić chyba do końca września. Starostwo obiecało. Po zakończeniu prac będziemy też od nich wymagać, żeby przywrócili tą drogę w jakimś stopniu do poprzedniego, można powiedzieć, wyglądu, czy do tego, co było. A my będziemy później się martwić dalej. Na pewno nie jesteśmy w stanie dzisiaj zaplanować tego, bo jeżeli nie zrobią, nie zakończą, czy będą jeszcze coś robić i będzie wymagała jakby ta droga dalszego użytkowania przez takie pojazdy i taką ilość pojazdów, to choćbyśmy zrobili tą drogę, nie wiadomo jak, to i tak tą drogę rozjeżdżą. Tak jak Pan Poseł powiedział, malujesz w domu, masz pewien problem. Przychodzi czas, że się zakończy inwestycja. A co Pani zrobi? A jak Pani maluje w domu, to co powiedział? Panie wójcie, ten problem jest, jak nie był remontu, jak nie będzie remontu, to nie będzie ten problem. Nie zmieniło się po powstaniu obwodnicy, nie zmniejszył się ruch. A teraz jeszcze... Nie mamy do szkoły, te dzieciaki muszą dojechać, rodzice muszą dojechać. Jeszcze raz powtarzam. Panie wójcie, musi wuj przyjść zobaczyć, jak dzieci jadą do szkoły i skończyć z takim niepotrzebnym gadaniem. Panie, panie, dzieci nie są w stanie przejść przez linię. Panie wójcie, doskonale Pan zna temat, bo było mówione, że od chyba 2015 roku obiecywał mi Pan, że zostanie przykryta jedna rur, zostanie ścieżki poszerzone, zostanie zrobiony chodnik, więc to nie jest temat, który się pojawił. I panie wójcie, do tej pory nie zostało to zrobione i to przypominałem od lat i parę dni temu, może kilka tygodni temu przypominałem to na stronie, przewoływałem się na maile, tak był panie zastępco, ten temat jest od dawna poruszany, tylko że jest poruszany i zostaje niezakończony, panie wójcie. I mieszkańcy bardzo dobrze, że się uspokajają to. Obecną naprawdę grubo jest trochę, dzieci się przewracają, chybią się na samochód, chybią się na ruch, dojdzie do nieszczęścia. Proszę Państwa. Do którego roku, jeżeli pamiętacie, miało być inne rozwiązanie komunikacyjne.
nie wiem czy, ale spokojnie, miało być rondo na wysokości, na pierwszym skrzyżowaniu na w kierunku Rzędzianowic. Panie wójcie, ono by nic nie zmieniło, bo tutaj ale jest problem do szkoły. Panie radny, czy panie sołtysie, bardzo proszę, ja jestem przy głosie. Dał mi pan głos. Więc do długiego czasu, długo po prostu oczekiwaliśmy, czy będzie ta modernizacja, czy nie. I między innymi dlatego nie wykonywaliśmy w którymś 15, 16, chyba kiedy było planowane. Nie dostaliśmy zgody, bo to uzgadnialiśmy z Rzeszowem. To nie była nasza droga, to była droga wojewódzka. Powtarzam, miało to być zrobione w kształcie litery C. Droga. Dzisiaj nie będzie. I znowu włączę. No co mogę powiedzieć, to dzisiaj pan zrobił. Panie wójcie, naprawdę szanujmy ten porządek obrad mieszkańców. Jest punkt, co pan planuje na 24, czyli drogę graniczną pan wymienił póki co i szkołę. To jest tyle, co pan proponuje, że zostanie w następnym roku, o czym pan myśli. Znaczy tylko tyle, tak? Czy ja nie mówię, że tylko tyle. Panie wójcie, jeżeli te dwie rzeczy pan realizuje, tak. to poza drobnymi rzeczami, które będą wymagały typu tam pobocza, które naturalnie się zużywają, to są dwie duże inwestycje. Mam świadomość, że nie jesteśmy sami w gminie. Jeżeli te inwestycje będą zrobione, ja nie będę się też upominał wtedy o duże inwestycje na Woli Mieleckiej, bo przecież wiem, że gmina jest duża i potrzeb jest dużo. Jeżeli te dwie inwestycje zostaną zrobione, mam świadomość. Oczywiście drobne rzeczy zawsze będą wychodziły i będę też chciał, żeby były robione. Jak powiedziałem, jest to uzależnione, co będziemy robić. Możemy dużo więcej rzeczy robić, ale dzisiaj nie chcę deklarować, dlatego że nie wiemy, jak wyjdą przetargi po pierwsze i czy będziemy musieli dużo dopłacać z naszego budżetu, czy nam w tym budżecie zostanie. Jeżeli w budżecie zostanie, na pewno będziemy robić rzeczy, o które prosicie. Mówię, takie rzeczy jak ta droga, jak ścieżki, wiemy o tym. Proszę Panią, niech Pani rozróżni inwestycje powiatowe od naszych gmin. To nie zabiegamy, a kto zabiegał o to rondo? Kto dał pierwsze pieniądze na to rondo, żeby tutaj było? Kto dał? Ojców sukcesu było wielu, to jest efekt. Panie wójcie, mam tylko jeszcze pytanie odnośnie przyszłego roku, bo z naszych pieniędzy, które kiedyś zostały tam takie tak zwane pieniądze sołeckie, zrobiliśmy projekt oświetlenia Ornika. Ten projekt leży u Was rok i też on ma termin ważności. Czy bierze Pan pod uwagę to, że pasuje to oświetlenie zrobić? Tam naprawdę tutaj dużo dzieci i tej młodzieży gra wieczorami, przychodzi jesień i trzeba to oświetlić. I to jest ważna rzecz, poza tym, żeby nam ten projekt nie przepadł, to były nasze miejskie pieniądze. Szanowni Państwo, ja muszę jechać na następne spotkanie. Dziękuję bardzo i do widzenia. Do widzenia Państwu. Proszę Państwa, ja jestem taki spokojny, tak czekam od samego końca, bo do niczego to nie prowadzi, to taka dyskusja, którą w tej chwili żeśmy prowadzili. Proszę Państwa, wszystko jest ważne i nie starajmy się tu mówić, że coś na Woli jest ważniejsze niż w innych miejscowościach, bo my to tak naprawdę oceniamy w skali tych 13 miejscowości. Tworząc jakiekolwiek budżety kolejnych działań inwestycyjnych, będziemy brać pod uwagę wszystko, co jest możliwe do zrobienia. To po pierwsze. Wracam do tej historii, proszę Państwa, to co Pani pyta, droga, ścieżki, to co się w tej chwili dzieje. Proszę Państwa, było ważne to rondo i to rondo jest realizowane. Myślę, że kwestia... Ale proszę Panią, zmierzam do tego, o co Pani chodzi. Pani posłucha za sekundkę, tak? Proszę Państwa, tak jak tutaj powiedział Pan Poseł, wiemy, że pewnie jeszcze miesiąc tej uczciwości, jeśli chodzi o ścieżki, jeśli chodzi o te płyty, potrwa i to rondo powstanie. Proszę Państwa, jak nie było tego ronda, dobrze wiecie, jak ta komunikacja na tym skrzyżowaniu wyglądała. I większość ludzi jadących z ściany, czy Wola Mielecka, większość, nawet część z Państwa, która tu siedzi, te ścieżki traktowała jako duży skrót. Tak? I to też dodatkowo obciążało nam tą komunikację tych ścieżek. To nie jest droga dzisiaj na ruch dwukierunkowy.
Były propozycje, żeby zrobić jednokierunkowe ruchy tymi ścieżkami. To nie jest też rozwiązanie, proszę Państwa, bo fajnie by było, żeby z tamtej strony, nie wiem, Brzęczanowic z Woli Mieleckiej dzieci przyjeżdżały rowerami do szkoły, tylko dzieci, albo ruch był jednostronny. Ale każdy chce z tego korzystać. Są mieszkańcy, którzy tam mieszkają i na pewno, mówię, ruch jednokierunkowy nie jest możliwy do realizacji, bo takie też propozycje pojawiały się. My cały czas, mówię, będziemy wracać do tego tematu i będziemy się temu przyglądać. Ja powiem tak, zaczęliśmy dyskusję rzeczywiście 2015, 16, 17, cały czas ta dyskusja to była odnośnie tych ścieżek, bo była propozycja, proszę Państwa, pamiętacie Państwo, ta droga na Rzędzianowice, ona kiedyś była wojewódzka, już w tej chwili stała się drogą powiatową, tak? Jeśli chodzi o drogi wojewódzkie, dostawaliśmy warunki techniczne, które tak naprawdę trudno nam było to spełnić, bo chcieliśmy z tych ścieżek poprowadzić ten chodnik, proszę Państwa, do tej krzyżówki, co jest tutaj przed wjazdem na most, tak? Podprowadzić ją tutaj w stronę tutaj delikatesów, żeby zrobić dodatkowe bezpieczne przejście. I proszę Państwa, ja myślę, że to teraz będzie łatwiejsze, jak się stało to drogą powiatową. Bo to jest ścieżki, realizacja tych ścieżek, to co Pani mówi. Przykrycie tej prawej czy lewej strony, w zależności co będzie łatwiejsze technicznie, tam nigdy nie powstanie, proszę Państwa, chodnik. Bo warunki techniczne tego nie dopuszczą, bo nie mamy szerokości pasa drogowego, żeby spełnić te warunki. Natomiast przykryjemy ten ruch na jednej części, wydzielimy separatorem tą część, która będzie częścią pieszo, rowerową, powiedzmy umownie i tak dalej, jakimiś separatorami. I tak to trzeba kiedyś zrobić. I to trzeba połączyć, proszę Państwa, teraz obecną tym zakrętem, tą drogą w stronę mostu, wyprowadzić w stronę tutaj tego supermarketu, jak się nazywał. Nie. W stronę delikatesów, no powiedzmy, że stronę, zrobić dodatkowo tam przejście. Wszyscy wiemy, że też korzystacie Państwo z tych supermarketów, trzeba gdzieś to usprawnić i tak dalej. Nie da się czegoś takiego, proszę Państwa, zrobić, że nie mając fragmentu chodnika z jednej strony, zrobimy sobie przejście dla pieszych i wejdziemy w ruch. Także, proszę Państwa, skończmy to, co jest w tej chwili, jeśli chodzi o rondo. Wracamy do tych tematów, tych ścieżek, bo to trzeba w całości zaprojektować. To, co mówię, te warunki techniczne i współpraca z powiatem, bo tu będzie współpraca z powiatem, będzie na pewno łatwiejsza niż z drogami wojewódzkimi. Takie jest moje zdanie na ten temat i myślę, że to jest coś do realizacji. Ja, proszę Państwa, myślę, że no, w zależności, jak ludzie do tego podchodzą, bo, proszę Państwa, my w tej chwili tam rozmawiając z powiatem, jeśli chodzi o te objazdy, czy te płyty, czy to w tej chwili, co się dzieje na ścieżkach, zastanawialiśmy się długo, co zrobić. Bo nie było zgody z naszej strony, żeby te objazdy były prowadzone naszymi drogami. Bo nie są to drogi przygotowane w tej chwili do tego ruchu. Dobrze Państwo wiecie, jak wyglądają pobocza, to Pan sobie też cały czas nam to zwraca na to uwagę. Dwie wywrotki destruktu jeszcze wysypaliśmy na początku, żeby cokolwiek poprawić. To zniknęło, nie ma śladu po tym. Samochody dostawcze, samochody, które nie powinny tam jeździć tak naprawdę. I z jednej strony i z drugiej strony. I też apelujemy, byliśmy na policji, rozmawialiśmy z komendantem, żeby postawić jakieś patrole tam na rondzie, proszę Państwa, w Piątkowcu. Bo każdy tir tak naprawdę powinien pojechać obwodnicą. I część Państwa powinna pojechać obwodnicą w tej chwili, nie korzystając z tych objazdów, bo jest za ciasto dla wszystkich. Ale myślę, że to trudno powiedzieć dzisiaj mieszkańcowi, który ma, nie wiem, ja bym w tym kurzu na przykład nie jeździł codziennie do pracy, tylko wolałbym jeszcze te 2 kilometry nadłożyć i pojechać od strony Rzędzianowic i dostać się na strefę. Ale to robią wszyscy. Robi to Piątkowiec, robią to inne gminy i część Woli Mieleckiej. I proszę Państwa, o Trzcianie jest to samo. Nawet część Woli Mieleckiej tak naprawdę powinna pojechać na rondo tutaj na Trzcianę i objechać w tej chwili, skoro są tu utrudnienia na tych ścieżkach, jest ciasno, bo jest ciasno, tak? Tego nikt z Was nie robi. Nie jedną tu osobę, bo często jestem w terenie, obserwowałem, jak jedzie. Panie wójcie, proszę nie narzucać mieszkańcom, którzy tym mają jeździć, panie wójcie, bo niepotrzebnie. Każdy proszę Państwa, ja tylko mówię o tym, że mogliśmy podjąć taką decyzję, że tych objazdów mogło nie być. Więc tylko apeluję o cierpliwość, że trzeba będzie jeszcze się uzbroić tą cierpliwość i poczekać ten miesiąc, aż skończą to rondo. I wróci pewnie wszystko do tej. Niemniej jednak to, co powiedziałam. My mamy z tyłu głowy, że trzeba wrócić do projektowania tych ścieżek, połączenia tego z tym ostrym zakrętem, do tego skrzyżowania pod most i to rozwiązanie techniczne musi tu zafunkcjonować. To co powiedziałem, bo inaczej się nie da. Myślę, że część mieszkańców tej chwili Woli Mieleckiej i Trzciany będzie korzystać z tego ronda, bo będzie im łatwiej włączyć się do ruchu, tak? Czyli automatycznie te ścieżki powinny być troszeczkę mniej eksploatowane, przynajmniej ta droga przez te ścieżki, tak? Bo to przynajmniej tak na logikę to tak powinno wyglądać. Czy tak będzie, każdy jeździ jak dzisiaj jak jeździ. Dzisiaj powiem Państwu też część z Woli Mieleckiej, powiedzmy z tamtej strony, od strony Rzędzianowic też jakby chciała, to by ten skrót sobie nie robiła w ten sposób przy ścieżki, tak jak w tej chwili wszyscy jeżdżą, tylko tą obwodnicą mogliby się tu dostać do szkoły od strony, podobnie przez Panów. Panie zastępco, przywołuję Pana do porządku. Wie Pan, że to co ale proszę Pani, to właśnie wpływa wszystko na to, co w tej chwili się dzieje. Ja wiem, że to są oszczędności. Jak to oszczędności?
Szanowni Państwo, ja proszę, proszę Panie Zastępco, Panie Wójcie, mówimy o inwestycjach na 2024 rok, trzymajcie się za dusz. Inne tematy zostaną na sprawy różne. Proszę Państwa, chciałbym połączyć tę dyskusję, jak mamy, mówię, mówimy o drogach, to mówimy o tym, co jest na Woli Mieleckiej, co ewentualnie jest możliwe do realizacji, co będzie realizowane i tak dalej. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, które zadałem w kwestii tego Orlika. Jeszcze. Czy oświetlenie, czy ja to... Proszę Państwa, to co na początku powiedziałem, wszystko chcielibyśmy, żeby było realizowane, łącznie z tym oświetleniem na Woli Mieleckiej. Zdajemy sobie sprawę, że wszystko nie będzie realizowane. Na dzień dzisiejszy ani wójt, ani ja dzisiaj Państwu nie zadeklaruję, że do budżetu na 2024 uwzględnimy 200 tysięcy na to, żeby wykonać Panie wójcie, Woli Mieleckiej. 200, bo 80 czy 100 tysięcy był kosztowiec. To skąd się bierze na 200? Co wy chcecie, 100 wyciągnąć? Państwo, ty się, ale skąd się bierze? No przecież był kosztorys. Znaczy kosztorys, który jest na 130 tysięcy brutto. Proszę sprawdzić. No to, 130, no to nawet 130, a nie 200. Proszę Pana przekazał, Pan to, nie wiem, 2 lata temu, 3 lata temu tak naprawdę. To ja nie będę musiał czekać. Jak będziecie czekać, to będzie 400. Czekać jeszcze będzie. Proszę Państwa, ja powiem tak. Na pewno będziemy pewne rzeczy uwzględniać, jeśli się uda gdzieś to uwzględnić w budżecie, czy poszukać jakichś środków zewnętrznych, to będziemy to realizować. Dla nas, proszę Państwa, proszę być za 5 lat. Proszę Pana, ja wiem, że dzisiaj siedzimy na Woli Mieleckiej, za chwilę siedzimy w Książnicach i każdy ma 13 gmin miejscowości, ma potrzeby, żeby wszystko realizować. Ja nie chcę wracać do tematu, bo Państwa... Tak, jesteście Państwo. Ja nie mówię, że nie, bo to jest jedna z większych miejscowości w gminie Mielec. Dlatego, proszę Państwa, wrócę do termomodernizacji. Przygotowaliśmy 3 projekty termalizacji obiektów edukacyjnych, bo też to Państwa interesuje, bo większość pewnie dzieci ma w tej szkole i o tym też będziemy za chwilę placu zabaw i tak dalej rozmawiać, tak? Skończyliśmy Chorzelów, 3 300 000, proszę Państwa, złożony wniosek, myślę, że środki zagwarantowane i w przyszłym roku chcemy się zmierzyć z trudną inwestycją pełnej, kompleksowej termomodernizacji, mówię, tej szkoły tutaj w Woli Mieleckiej. Czyli wymiana... Proszę Panią, ja nie pamiętam, 10 lat jest nie pamiętam. Dlatego... Ale proszę, proszę Panią, dlatego chcemy do tego wrócić. Był czas taki, że... Proszę Państwa, ja nie chcę przywoływać historii, co było robione, jak było robione, bo proszę Państwa, będziemy w Podeszanach, ktoś powie tak, zazdrościmy takiego Orlika, jak jest na Woli Mieleckiej. Wola Mielecka jest kanalizowana. Ale proszę Panią, 2015-16, był czas, kiedy kanalizowaliśmy gminę, kanalizowaliśmy Wolę Mieleckiej. Wszystko w swojej kolejności, tak jak mówię, dla nas ważna jest ta inwestycja termomodernizacji, bo chcemy. Tam jest wymiana oświetlenia, tam jest wymiana ogrzewania, elewacja, fotowoltaika i wszystkie te rozwiązania, które rzeczywiście, nie chodzi o wizualnie, bo oczywiście to się poprawi też wizualnie, a też żeby to było funkcjonalne, jeśli chodzi o ten obiekt szkoły. Także jest to w planach i na pewno to będzie realizowane. Jakie inne inwestycje, Pan Wójt wspomniał o tej drodze granicznej, bo też to mamy złożone do dofinansowania, jak tylko te środki uzyskamy, na pewno będzie realizowane. Ścieżki nie zapominamy. Ja myślę, że to będzie jeden z kluczowych teraz jakichś tematów, który będziemy musieli zaprojektować i tak dalej. Ma Pan dzieci? Mam, proszę Pana. Mam dzieci. Ja myślę, że tutaj większość na sali ma dzieci, proszę Państwa, i większość by chciała, żeby te dzieci rzeczywiście chodziły drogami, rozwiązaniami, które są bezpieczne. Ja sobie zdaję sobie sprawę. Szanowni Państwo, proponuję ten temat już zamknąć, bo widzę, że tutaj grzęźniemy w takim temacie, który możemy przełożyć na wolne wnioski. Panie Wójcie, czy chce coś dodać do tematu, który jest, mówi wyraźnie, inwestycje planowane na 24, ale stricte w temacie... Inwestycje planowane na 24, tak chciałem, żebyście troszeczkę... Na Wolę Mielecką. Na Wolę Mielecką, do całej gminy, ale zlokalizowane na Woli Mieleckiej. Jest punkt medyczny, bo Pani Doktor, staramy się, aby tu zlokalizować psychologa dla dzieci. I to takiego, taką jednostkę kompleksową. We współpracy z kliniką krakowską. Chcę, żeby to było, można powiedzieć, taki wzorcowy punkt, taki jakiego nie ma nawet w Mielcu. Żeby tu były przyjmowane, diagnozowane dzieci, bo wiecie dobrze, że bardzo duży problem jest w tej chwili z młodzieżą. Czym to jest spowodowane? Tym, że to, co tutaj widać, wszyscy żyją emocjami, ale dlaczego? Bo każdy goni
za wszystkim, jeden drugiego podpuszcza, nie żyje się normalnym życiem. Proszę Państwa, trzeba wrócić troszkę do takiego realnego życia, żeby spojrzeć z spokojem, iść przez to życie, a nie tylko się napędzać, bo to nic nie da. Proszę Państwa, to czy będziecie mieć wójta, piątka, czy będziecie mieć innego, nie ma znaczenia. Co myślicie, że wam to stworzy coś? Współpraca z kimkolwiek, czy to jest starostwo, czy to jest województwo, czy to jest poseł, czy to jest senator. Proszę Państwa, z dużą objętościową sylwetką człowiek się wszędzie zmieści, ale z dużą buzią to nie zawsze, bo po prostu ludzie się zamykają, nie chcą rozmawiać. Jeżeli byśmy tak podchodzili, to proszę Państwa, naprawdę nic byśmy nie mieli. No dziwi mnie fakt, że wy nie dostrzegacie tego, co macie. Były tutaj imprezy, przyjechali strażacy z całej gminy. Naprawdę nam wyrzucali, a wam zazdrościli, że tak wspaniałe obiekty macie tutaj na terenie. Nigdzie tak nie ma. Jeszcze raz powtarzam, nigdzie tak nie ma. I idziemy w kierunku takiego zrównoważonego rozwoju. Panie wójcie, bardzo proszę mi nie przeszkadzać. Panie wójcie, jestem osobą prowadzącą, przestrzegam porządku. W temacie, co pan planuje? Szanuję też nie miał pytań w programie do posła. W ogóle poseł powinien czekać kulturalnie na koniec, a nie wtrybił się siłowo w bóg, który nie planuje. No proszę Państwa, ja nie wiem, musiałby sobie człowiek chyba przeczytać coś, żeby wiedzieć, że poseł może wchodzić, może kontrolować, ma pewne... No właśnie, zobaczy pan, zobaczy, jak wyrzucili posła prawa, ale może kontrolować Ministerstwo Zdrowia. Proszę zobaczyć, ja bym pozwolił kontrolować, tylko że wolno jednym kontrolować pod warunkiem, że są z partii rządzącej. Ja to tak widzę. Nie wiem. Ma pan coś temacie, jak nie, to przechodzimy do kolejnego. Wydaje mi się, że już powiedziałem to, co mam powiedzieć. Będziemy na bieżąco po prostu. Proszę. No. Proszę pana, tu nie chodzi o to, żeby obiecywać. Tu realnie stwierdzamy pewne rzeczy, które są możliwe do realizacji, albo nie są możliwe. Bo ja wiem, że pana nie będzie interesowało to, że nie wiem, wyłożyliśmy 5 milionów na stację uzdatniania wody w Rzędziarowicach, gdzie pije pan tą wodę właśnie z tej stacji w Rzędziarowice, że to zostało zmodernizowane, żeby zabezpieczyć państwu tą wodę, jakość tej wody i tak dalej. Bo to jest nie na woli mieć. Dzisiaj dodatkowe dwie studnie głębinowe, zbiorów dodatkowy, żeby nie było się w tej wody. Ale proszę pana, nie, pan nie pije tej wody z Rzędziarowicy, tylko pan pije tak nie wiem skąd, tak? Ale o tym rozmawiamy, proszę państwa, że inwestujemy w te obszary, które rzeczywiście... Ja wiem, że dzisiaj pana nie interesuje kanalizacja, czy państwa kanalizacja, bo wykonaliśmy ją w latach 2015-16. Ale inni też czekają na kanalizację. Ale proszę panią, ja nie mówię, że... Ale rozmawiajmy, proszę państwa, nie pokazujmy, że... Dobrze, szanowni państwo, uważam, że ten punkt trzeci został wyczerpany. W takim razie przechodzimy do punktu czwartego. Informacja sołtysa na temat inwestycji wykonanych i planowanych z Funduszu Sołeckiego. A więc odniosę się na początku do inwestycji wykonanych z Funduszu Sołeckiego, które zostały, miały być wykonane w 2022 roku. I tutaj, szanowni państwo, przeznaczyliśmy pieniądze z Funduszu Sołeckiego na zakup publikacji WC, która ma służyć tym dzieciom, mieszkańcom, którzy trenują na tych obiektach wielofunkcyjnych, ponieważ klub sportowy ma swoje ubikacje i jak są mecze, rozgrywki ligowe, to można skorzystać z łazienek. Natomiast problem jest, większość czasu popołudniami przychodzi młodzież na Ornika, nazwijmy to Ornika, przychodzi na Ornika, korzysta z tego i nie ma się gdzie załatwić. W związku z tym, widząc potrzebę, przeznaczyliśmy pieniądze z Funduszu Sołeckiego, 15 tysięcy na zakup ubikacji. Ta ubikacja powinna do końca 2022 roku funkcjonować. Ona do dnia dzisiejszego nie funkcjonuje. Jest zakupiona, wprawdzie nie jest tam jeszcze podłączony prąd. Fakt, że gmina obiecała, że tam może troszeczkę więcej instalacji przy okazji poprowadzi, więc mamy jakby takie troszkę wyrozumienie, że może zrobi więcej niż by musiała w tym temacie, ale w końcu to też jest wasz obiekt sportowy, należy do gminy. I to nie widzicie po prostu takie tempo, że my przeznaczamy coś, w Funduszu Sołeckim ma być to następnym roku wykonane, a tutaj mija kolejny rok, jest wrzesień, 9 miesięcy i dalej to nie funkcjonuje. Tak samo w 2022 roku miał powstać ten plac urządzeń do ćwiczeń, ta siłownia zewnętrzna.
I podczas dyskusji we wrześniu tamtego roku próbowano mnie przekonać, żeby z tego odstąpić i z kontenera. Stanowczo się temu sprzeciwiłem, ale widzicie, szanowni państwo, gdybym nie był po prostu stanowczy, to po prostu jakbym ulegał, to byśmy tego nie mieli. Zostałoby to po prostu, uległbym naciskom, znaczy sugestiom ze strony wójtów i tego by nie było. Panie wójcie, jeżeli tutaj przychodzimy na zebranie wiejskie, podejmujemy jakieś decyzje, wybieramy jakiś wniosek, to chcemy, żeby to było zrealizowane szybko, a nie, że potem po kilku miesiącach myślicie, że sołtysa naciśniecie i bo się wam jakiegoś powodu nie chce czegoś robić. Na pewno ze mną takich rzeczy nie zrobiliście, panie wójcie. Proszę jeszcze, bo no to mówię, że to nie do końca funkcjonuje. Panie, nie funkcjonuje do końca, nie wie pan. Ubikacja, niech pan idzie skorzysta z ubikacji, która powinna... Ale dlaczego nie funkcjonuje, proszę państwa? Obiekt, który był użytkownikiem z RKS, zostało to podłączone. Jaki jest problem, że nie funkcjonuje? Bo do dzisiaj jest problem niepodłączony. Panie wójcie, jak pan powinien pan wiedzieć, kolejna sprawa... Ale to nie funkcjonuje, proszę państwa. Panie Mariusz, no chodźmy, skorzystajmy z ubikacji. Tu się funkcjonuje, bo po zebraniu nie będą na nas czekać. To wytłumaczę się panu pokazać, jakaś... Panie zastępco, nie wejdzie pan, bo jest zamknięty nieczynny, ale dobrze. Wie pan, to jest moja wina, że jest nieczynny? Panie wójcie, przeznaczyliśmy pieniądze na 22 rok na oświetlenie liczne w kierunku stolarni. Dobrze, zrobiliście wykonane i tutaj mam tylko jedno zastrzeżenie. Dlaczego nie doprowadziliście do skrzyżowania, że skrzyżowanie z drogą rzemieślniczą, żeby na skrzyżowaniu dwóch dróg było oświetlenie? Bo mi się wydaje, że jeżeli robimy oświetlenie drugi, jednej, drugiej, mamy skrzyżowanie, to skrzyżowanie jest na tyle energetyczne, że logiczne jest, że tam powinno być oświetlenie, bo to jest dla mnie jakby jasne. Więc tutaj, panie wójcie, mam takie wrażenia, że nie do końca może spełniacie moje oczekiwania, może się nie rozumiemy, ale przynajmniej no, jak coś robicie, to też zróbcie to szybko. No, my realizujemy technicznie to, co jest możliwe i to, co technicznie da się realizować. Ja proszę, ona nie wiem, czy tam wymaga dodatkowej lampy, możemy wieszać lampy na każdym subie. Ja nie widzę takiej potrzeby, żeby tam... Mówię o skrzyżowaniu, panie zastępca. Teraz jeżeli chodzi o fundusz, który przeznaczyliśmy w tamtym roku na 2023 rok. I przeznaczyliśmy pierwszy raz w historii cały fundusz na jedno zadanie. Przeznaczyliśmy na plac zabaw. I jak wygląda sytuacja, szanowni państwo? A sytuacja wygląda tak. Mamy 2023 rok na wiosnę. Zresztą jak przeznaczaliśmy pieniądze, to już mówiłem wtedy, żeby zająć się tym zadaniem na tyle wcześnie, marzec, kwiecień, ogłosić przetargi, żeby w kwietniu albo w maju uruchomić pracę. Okazuje się, że gmina, mimo że ma dział inwestycji, w którym teoretycznie powinni siedzieć fachowcy, przerzuca zadanie na szkołę. Okazuje się, że w szkole potem takim zadaniem muszą się zajmować panie, które nie mają z takimi rzeczami do czynienia, więc dla nich to jest pewien problem. I organizuje pani dyrektor przetarg, wysyła do czterech firm oferty na zapytania ofertowe, kto na lepszą cenę. I teraz chciałem państwu wytłumaczyć, bo powstało troszkę zamieszania, więc powiem, jak sytuacja rzeczywiście wyglądała. Więc tak, pani dyrektor dopiero dostała pieniądze pewnie koło marca na swoje konto, bo wcześniej miała to wykonywać gmina, bo takie były rozmowy i później przekazano dopiero zło. Nie wiem, że pani dyrektor dostaje na swoje konto pieniądze. One są od początku roku budżetowego do dyspozycji na wykonanie działania inwestycyjnego. Panie wójcie, robiliście te zmięcia w budżecie, niech pan nie mówi, bo były nie na tych podziałkach. To jest mało istotne. To jest jakby mało istotne. I teraz tak, pani dyrektor wysyła cztery oferty. Wygrywa w tym czasie jest po prostu ogłoszone, że do końca czerwca plac zabaw ma być zrobiony. Z tych ofert wygrywa oferta firmy Moje Bambino. Moje Bambino, gdy dowiedziało się, że wygrało konkurs, nagle zwraca się do pani dyrektor z prośbą o to, żeby przedłużyć okres na wykonanie, bo nie mają dostępu do niektórych elementów, bo Moje Bambino nie jest producentem, ono tak jakby handluje czyimiś urządzeniami, ktoś pewnie dla nich produkuje. Pani dyrektor po uzgodnieniach z tego, co wiem w gminie, po rozmowach stwierdziła, że taki aneks podpisze. I ten aneks pani dyrektor podpisała, że do 15 września ma być plac zabaw wykonany, więc dlatego dopiero teraz w poniedziałek ma przyjechać firma i montować ten plac zabaw, który żeśmy w tamtym okresie przegłosowali. Tutaj były jeszcze takie dwie moje interwencje główne w tym czasie. To się okazało, że pani dyrektor najpierw wysłała zapytanie ofertowe do tych firm. W kosztach ujęła rozbiórkę placu zabaw.
Ja po rozmowie z panią dyrektor stwierdziłem, że to nie jest mądre, żebyśmy płacili jeszcze nie dość, że mamy mało 50 tam niecałe 3000 tu latarka cała, żebyśmy jeszcze płacili za rozbiórkę. Więc zasugerowałem pani dyrektor, żeby po prostu wysłała do firm, że rozbiórkę zrobimy, bo albo uważałem, że jest w szkole pracownik gospodarczy, w gminie pracownicy gospodarczy, że oni powinni to zrobić. Jeżeli nie, to my z Radą Sołecką to przyjdziemy i rozbierzemy. Pani dyrektor powiedziała, dobrze, to pracownik to rozbierze z szkoły i na tej podstawie zmieniła ofertę, że plac zabaw już nie będzie do rozbiórki w tej cenie i za to, żeby po prostu dołożyć jakieś urządzenia. To jest jedna rzecz, na którą po prostu wpłynąłem, żeby po prostu uważam, było korzystnie dla nas. I druga sprawa, to pani dyrektor tak jakby miała obraz kilku urządzeń, dała, że chce takie coś i takie coś, nie? Takie urządzenia. No i to ja mówię, dobrze pani dyrektor, ale jak te urządzenia będą kosztowały 40 tysięcy, to co reszta? To resztę kupimy pojedynczo. Ja mówię, pani dyrektor, to nie możemy tak zrobić, bo jak idziemy kupować potem urządzenia pojedynczo, to będziemy płacić cenę taką katalogową. To lepiej po prostu wysłać, że mamy taką i taką kwotę i niech oni zrobią ofertę na plac w takiej kwocie, bo wtedy oni się biją, schodzą z cenami, żeby się zmieścić. To też uważałem korzystne i pani dyrektor też po moich uwagach taką zmianę wprowadziła. I było po prostu ogłoszona oferta na całą kwotę i w tym momencie plac zabaw, który wygrał, tam była kwota około 50 chyba tysięcy czy 100 złotych. Mało to, ale to nie jest może tak istotne. Za tą kwotę został zrobiony. Także to jest co do wykonania placu zabaw. A co do kolejnych inwestycji w przyszłości, to mam świadomość potrzeby rozbudowania oświetlenia ulicznego. Mam zgłoszone niewielkie fragmenty, dwa słupy i lampa w stronę terenów przemysłowych na tak zwanej drodze dworskiej, na tak zwanej dworskiej drodze. Jedna lampa na płytach, jedna lampa na starej woli. Oświetlenie przy tak zwanej drodze koło Holandpolu. Oświetlenie na drodze na działce 1066 i oświetlenie na drodze działka 1060-19 przez 19 i 1061 przez 17. Te dwie drogi, które czytam działki, to jeżeli wiecie, gdzie ja mieszkam, to są dwie kolejne drogi za mną równoległe w kierunku Piątkowca. I to są odcinki, gdzie mieszkańcy też chcieliby oświetlenia i kiedyś też będziemy kontynuować to, co kiedyś w Funduszu Soleckim było, czyli robiliśmy te oświetlenia. Jest też potrzeba montażu progów zwalniających, rozbudowy placu zabaw, rozbudowy siłowni zewnętrznej, budowy dużej wiaty przy stadionie, pod którą moglibyśmy robić imprezy. Też tutaj ze strony prezesa padła taka propozycja, jest tam takie miejsce dość duże, wykostkowane, jeżeli byśmy zrobili taką dużą wiatę, myślę, że to kiedyś by tak mogło służyć. Nie mówię, że to jest na już sprawa, natomiast to taka wiata uważam, że by się nam przydała. Też tutaj kiedyś prezes, będąc często na stadionie, zauważa, ile młodzieży tutaj jeździ rowerami i jakby taki mały skype park dla nich zrobić, też pewnie by się przydało, bo to ta młodzież, żeby nie wyciągać od tych komputerów, od tej głupoty, to trzeba im stworzyć jakieś miejsce, gdzie mogą ten czas spędzić. Potrzebne są tabliczki z numerami domów, czyli jak mamy takie poczne uliczki, żeby takie tabliczki pomontować, to jest też dla nas pewien problem, bo takich uliczek jest dużo. Mam świadomość niedoskonałego transportu publicznego, mam świadomość braku przychodni lekarskiej, braku oświetlenia na chodniku, złego stanu niektórych chodników, dróg czy rowów melioracyjnych. Nasza miejscowość wymaga jeszcze dużo pracy i dużo pieniędzy i wiadomo, że nie zrealizujemy tego szybko. Mimo wszystko potrzeb jest bardzo wiele i jakoś to będziemy realizować, zapewne pomału. Ja jako sołtys nie mam tylko niektóre wymienione z problemów, ale nie ustaję w działaniach, aby pomału po prostu te zadania realizować. A jako sołtys chciałbym, żebyśmy wszystkie pieniądze, które przekazujemy z Funduszu Sołeckiego, przekazywali w miejsca, które służą jak największej ilości mieszkańców, no bo to jest takie chyba istotne i żeby to też były inwestycje trwałe, które będą służyły długie lata. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o takie moje uwagi i moje patrzenie na przyszłość, jeżeli chodzi o inwestycje. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania w tym temacie? Nie ma, to dziękuję. I szanowni Państwo, przechodzimy do punktu kulminacyjnego, czyli do punktu piątego, przyjęcie zadań planowanych do realizacji na terenie sołectwa w ramach środków Funduszu Sołeckiego przypadającego na 2024 rok. I tutaj, szanowni Państwo, mam dwa wnioski.
dyskusji. I jeżeli są jeszcze jakieś wnioski na sali, ktoś tam chce złożyć, to też proszę rękę do góry. Jest jeszcze ktoś? Dobra. I teraz tak, to będzie na razie 3 wnioski. Mam to odczytać ja? Dobrze. I teraz, szanowni państwo, jedna sprawa. Pamiętajmy, że głosować możemy tylko na jeden wniosek. I druga sprawa, głosować mogą tylko osoby stale zamieszkujące na terenie Woli Mieleckiej. Czyli nie, że ktoś jest zameldowany, tylko musi stale zamieszkiwać na terenie Woli Mieleckiej. Ja mam pytanie jeszcze, zanim przejdziemy do odczytywania wniosków. Czy wszyscy mieszkańcy Woli Mieleckiej, którzy będą brali w tym głosowaniu udział, wpisali się na listę obecności, która jest tutaj z boku? Bo żeby też potem nie było problemu, że mamy więcej głosów niż osób na liście. Ja mam taką prośbę. Jakby osoby, które nie są uprawnione do głosowania, przesiadły się może gdzieś w poboczne miejsce. Proszę tutaj, może osoby, które nie są uprawnione do głosowania, jakby się przesiadły w to miejsce, nie będzie potem zamieszania z głosowaniem. Tutaj już widzę dwie osoby siedzi, to proszę kolejne osoby, które nie są uprawnione. No dobra, to tutaj, okej. Agnieszka, nie będę teraz zweryfikował listy, nie chcę po prostu przedłużać, myślę, że na bieżąco to będziemy po prostu weryfikować. Więc szanowni państwo... Ja mogę podprosić, tylko nie chcę, żeby było za głośno. Jest okej? Lepiej? A czy ja mogę prosić animatorkę z OSP, aby zajęła się dziećmi? A... Tak. Wiesz? Dobrze sobie radzisz z dziećmi, z młodzieżą, z młodzieżówką w OSP, to sobie ty poradzisz. Jakbyś mogła wyjść te dzieci, po prostu zamknij drzwi i wyjdźcie tam na korytarz. Dobra, wracam. Dzieci zapraszam, żeby poszły z panią. Pani się wami na pewno bardzo dobrze zajmie. Dobrze, myślę, że już teraz będzie na tyle spokojnie, że będzie słychać, co mówię. Jest wystarczająco głośno? To. Więc na ten moment mamy dwa wnioski. Jest wniosek Rady Sołeckiej, trzy wnioski. Jest wniosek Rady Sołeckiej, jest mój wniosek Sołtysa i jest wniosek mieszkańców wsi Wola Mielecka. Przepraszam, ale to już ten wieczór. Muszę żonglować okularami. Wniosek mieszkańców wsi Wola Mielecka w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego. No, liczba głosów jest zdecydowanie większa. Wygląda wszystko wstępnie, że jeżeli chodzi o listę, spełnia on wymóg. No to dobrze, może jak już mam w ręce ten wniosek od mieszkańców, to go przeczytam. Wniosek mieszkańców wsi Wola Mielecka w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego na 2024 rok. Zgodnie z artykułem 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o Funduszu Sołeckim 15 pełnoletnich mieszkańców Sołectwa Wola Mielecka zgłasza wniosek w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego na 2024 rok. Wnioskujemy, aby środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 51 356,90 zł zostały w całości przeznaczone na wykonanie następujących prac. 1. Przekazanie dla zespołu szkół w Woli Mieleckiej z przeznaczeniem na zakup doposażenia placu zabaw, nabycie sześciokątnej ścianki wspinaczkowej w kwocie 16 500 zł. Uzasadnienie: plac zabaw przy zespole szkół wymaga doposażenia ze względu na mocno zużyte urządzenia, z których obecnie korzystają dzieci. Zagraża to ich bezpieczeństwu. Drugie zadanie zaproponowane to zorganizowanie Dnia Seniora w kwocie 3000. Uzasadnienie: integracja pokoleniowa jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania społeczności lokalnych. Podczas tych spotkań seniorzy dzielą się wspomnieniami, swoimi przeżyciami z młodszymi, przez co wszyscy uczymy się wzajemnego szacunku
i poszanowania. Trzecie zadanie zaproponowane to zakup i wykonanie monitoringu na obiekcie OSP Wola Mielecka w kwocie 3500 zł, uzasadnienie poprawa bezpieczeństwa wokół obiektu. Punkt czwarty, wykonanie fragmentu oświetlenia przy drodze w Woli Mieleckiej od numeru 362 w kwocie 18 tysięcy zł. Uzasadnienie wykonania tego zadania będzie służyło poprawie bezpieczeństwa, komfortu mieszkańców oraz osób uczęszczających tą drogą. Piąte zadanie to zakup umundurowania ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wola Mielecka w kwocie 3500 zł. Uzasadnienie zakup umundurowania ratowniczo-gaśniczego będzie służyło poprawie bezpieczeństwa strażaka ratownika. I zadanie szóste, przekazanie dla LKS z przeznaczeniem na zakup barierek ochronnych czy dwóch wejściach na boiska sportowe w kwocie 6856,9. Tu jest błąd, ale to nie jedyny, widzę. Uzasadnienie: barierki mają uniemożliwić wjazd rowerom na płytę boiska. Elementy metalowe rowerów porzuconych na płycie boiska stwarzają ryzyko przetarcia lub przecięcia nawierzchni boisk. Mogę jako autor tekstu? Oczywiście, proszę. Proszę Państwa, dziwi mnie tutaj, że są nagle dwa wnioski, jeden od sołtysa, drugi od Rady Sueckiej, gdyż na Radzie Sueckiej sołtys powiedział, że nie będzie robił swojego wniosku, żeby nie rozbijać głosu. Dlaczego mam taką prośbę? Proszę, zagłosujcie, jak we wniosku sołtysa będzie plac zabaw, zagłosujmy wszyscy za jednym tym placem zabaw. Nie rozbijajmy tych głosów, bo to o to chodzi. Ja chcę tylko plac zabaw. Nieważne, czy to jest mój wniosek, czy sołtysa, czy kogoś z kogoś, to nieważne. Zróbmy dla dzieci. Zróbmy dla dzieci, bo dzieci zasługują nie tylko na te cztery elementy, które sołtys umieścił. Zasługują dzieci na więcej. Także naprawdę nie cierpię, zagłosujmy na jeden wniosek. I bardzo bym prosił tutaj pana sołtysa, żeby może upubliczniał z Rady Sueckiej, nagrywa, informuje nas, że nagrywa. Niech by upubliczniał, ja nie mam nic do ukrycia. Niech upubliczni swoje wypowiedzi na temat placu zabaw. Nawet wszystkie zebrania Rady Sueckiej, jeżeli tylko może. Proszę. I wtedy dowiecie się Państwo, jak jest. Nagrywa, proszę udostępniać. Ale ja chciałbym nawet nagrywać Rady Sołeckie wideo w formie i upubliczniać, i wtedy było głosowanie i była decyzja, żeby nie upubliczniać. Ja się nie obawiam żadnej publikacji, więc nie wiem, co tutaj iść o to. Proszę. Proszę. Ktoś będzie udostępniał nagrania. Panie Sołeckie, proszę na następny wniosek, żeby podjęła. Ale moment, poczekajcie, dopuściłem głosu, proszę bardzo. Mikrofon weźcie. Dziękuję bardzo. Szanowni mieszkańcy. Panie Damianie, jedno sprostowanie do wniosku, który pan złożył. I bardzo bym pana prosił, nie wiem dlaczego pan to robi, ale w punkcie szóstym napisał pan, że przeznaczone są pieniądze dla LKS na jakieś barierki. To nie są pieniądze dla LKS-u, tylko to są pieniądze przeznaczone na obiekty przyszkolne. Kilka osób do mnie dzwoniło w tej sprawie. To jest wprowadzenie po prostu mieszkańców w błąd. W tym punkcie konkretnie, pan po prostu nie wiem, kilka lat jest pan członkiem Rady Sołeckiej i rozróżnia pan, gdzie LKS, a gdzie obiekty przeszkolne. Byliśmy na spotkaniu, był pan na obiekcie, rozmawialiśmy o tym, że to są barierki, tam jest stojak dla rowerów potrzebnych, a pan we wniosku wpisał pieniądze dla LKS. Troszkę szacunku, żebyśmy nie wprowadzali mieszkańców niepotrzebnie w błąd. Bardzo pana proszę, bo ja nie wiem, czy ten wniosek w ogóle jest, tak powiem... Znaczy... Proszę, żeby nie sprostować właśnie wniosku od razu. Zgadza się panie Damianie? Tak, bo to chodzi, żeby uchwalić wniosek. Znaczy nie chcę go uchwalać, tylko proszę pana, ja żeby pan wniosek precyzyjnie przekazywał informacje mieszkańcom, nie wprowadzał. Poddam ten wniosek pod głosowanie, nie będę rozmawiał, natomiast ten wniosek formalnie, on jest źle złożony, jeżeli byśmy go teraz przegłosowali, to albo on nie przejdzie, albo się będziemy spotykać na kolejnym zebraniu wiejskim, bo po prostu takiego wniosku nie może przyjąć, to jest moja opinia, ale nie będę robił... Ja szanuję głosy mieszkańców, nie chcę, żeby go unieważniać, tylko proszę pana, żeby pan upubliczniał prawdziwe informacje, podawał w swoim wniosku, a nie podpierał się LKS-em, bo to nie ma nic wspólnego z LKS-em, pan doskonale o tym wie.
Ja mam taką prośbę, panie przewodniczący, proszę przedstawić te wnioski pozostałe, które macie. Proszę państwa, jest bardzo istotne, żebyśmy się też mogli odnieść co do zapisów, do szczególnych zadań, tak? Bo to jest też bardzo ważne w tym wszystkim. To jest istota właśnie tego wniosku. Tak, dlatego że nie mówimy w tej chwili, my wiemy, jak to zadanie ma się nazywać, tak? To i będzie to samo, co pan zgłosił, czy państwo zgłosicie, nie ma problemu, a my powiemy, jak on trzeba nazywać. I tak ma być zapisane, proszę państwa, i to jest... To prawda, panie wicewójcie, tylko jedna rzecz, że kiedy zbiera się, informuje się mieszkańców wcześniej, to proszę podawać prawdziwe informacje i nie popierać RGS-a tam, gdzie jest to nieprawdziwe. Dobrze, szanowni państwo, żeby nie przedłużać... Jeszcze jedną uwagę, bo tutaj padły słowa odnośnie... Sołtysa, że sołtys przygotował wniosek. Tak, sołtys przygotował wniosek na moją prośbę. Ja 2 dni temu wysłałem do sołtysa prośbę o przygotowanie wniosku, mojego wniosku. Sołtys, że tak powiem, generalnie mówił, że dopuszcza takie możliwości, że mieszkaniec może zgłosić, to on przedstawi to jako skutek. Więc sołtys przedstawi mój wniosek jako trzeci, panie Damianie. Dobrze? Nie będziemy tego przedłużać, przeczytam wnioski na dyskusję. Myślę, że będziemy toczyć... Ja go uzasadnię później. Szanowni państwo, więc w takim razie przechodzę do wniosku Rady Sołeckiej. I wniosek Rady Sołeckiej brzmi następująco. Na podstawie artykułu 5 ust. 1.4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o Funduszu Sołeckim, dziennik ustaw z 2014 roku, pozycja 301 ze zmianami oraz uchwały nr 1/2023 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Pola Mielecka z dnia 8 września 2023 roku wnoszę o uwzględnienie w projekcie budżetu realizacji przedsięwzięć polegających na. I tej formułki w kolejnym wniosku nie będę czytał, bo ona jest taka sama. Skupię się już na dalszej części. Więc wniosek Rady Sołeckiej obejmuje następujące zadania. Zadanie pierwsze to jest wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej działka ewidencyjna 1066 w miejscowości Wola Mielecka i tu jest szacowany koszt 19 521 zł i 90 groszy. Drugie zadanie to przebudowa ogrodzenia oraz furtki wejściowej wraz z wykonaniem miejsc postojowych dla rowerów na obiekcie sportowym w Woli Mieleckiej, szacowany koszt 6 tysięcy. Punkt trzeci, wsparcie finansowe imprezy integracyjnej dla mieszkańców, szacowany koszt 3000 zł. Punkt czwarty, umocnienie skarpy trybuny obiektu sportowego w Woli Mieleckiej, szacowany koszt 17 tysięcy zł. Punkt piąty, zadanie piąte, wykonanie monitoringu w obiekcie OSP Wola Mielecka, szacowany koszt 3335 zł. I punkt, zadanie szóste, zakup strojów dla OSP, szacowany koszt 22,5 tysiąca zł. I teraz uzasadnienie. Zadanie pierwsze, wykonanie fragmentu oświetlenia drogi gminnej poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców oraz sposób uczęszczania oraz komfort mieszkańców. Mieszkańców oraz osób uczęszczających tą drogą, w szczególności poprawi bezpieczeństwo dzieci, które same wracają po zmierzchu do domu, przedsięwzięcie, o którym mowa jest zadaniem własnym gminy i jest zgodne ze strategią rozwoju gminy. W związku z tym w pełni uzasadnione jest przyjęcie do realizacji powyższego przedsięwzięcia na kwotę 19 521 zł i 90 groszy. Zadanie drugie, uzasadnienie. Obiekty sportowe w Woli Mieleckiej stanowią mienie komunalne gminy Mielec. Są terenem zadbanym, utrzymanym w gotowości do pełnego rozwoju sportu, w tym rozgrywek piłkarskich, czyli treningów i innych dyscyplin sportowych. Obiekt służy młodzieży szkolnej i wszystkim mieszkańcom wsi Wola Mielecka. Dla należytego uporządkowania terenu, zabezpieczenia stadionu sportowego i pozostałej infrastruktury przed zniszczeniem i dewastacją niezbędny jest montaż stojaków na rowery oraz zabezpieczenie przed wprowadzeniem rowerów na ten obiekt. W związku z powyższym uzasadnione jest przyjęcie do realizacji powyższego przedsięwzięcia na kwotę 6 tysięcy złotych. Zadanie trzecie, tak? Uzasadnienie zadania trzeciego. Wsparcie finansowe imprezy integracyjnej dla mieszkańców pomoże w organizacji imprezy integracyjnej dla mieszkańców Woli Mieleckiej. Mieszkańcy wsi Wola Mielecka to ludzie z pasją, organizują wiele spotkań, integrując pokolenia. Celem spotkania będzie aktywizacja seniorów i integracja międzypokoleniowa mieszkańców. Poprzez organizację spotkania chcemy wzmocnić aktywność osób starszego pokolenia i poczucie własnej wartości w środowisku. W związku z tym w pełni uzasadnione jest przyjęcie do realizacji powyższego przedsięwzięcia na kwotę 3000 zł.
Zadanie czwarte. Uzasadnienie. Obiekt sportowy Festa Pola Mielecka stanowi mienie komunalne gminy Mielec. Umocnienie skarpy na trybunie PLKS Start Pola Mielecka poprawi właściwości estetyczne i poprawi bezpieczeństwo na obiekcie sportowym. Zabezpieczy też osuwanie się skarpy i chodnika na koronie. Przedsięwzięcie, o którym mowa, jest zadaniem własnym gminy i jest zgodne ze strategią rozwoju gminy. W związku z tym w pełni uzasadnione jest przyjęcie do realizacji powyższego przedsięwzięcia na kwotę 17 tysięcy złotych. Uzasadnienie zadania piątego, zakup monitoringu zwiększy bezpieczeństwo i pozwoli zwalczać niepożądane zachowania. Przedsięwzięcie, o którym mowa, jest zadaniem własnym gminy i jest zgodne ze strategią rozwoju gminy. W związku z tym w pełni uzasadnione jest przyjęcie do realizacji powyższego przedsięwzięcia na kwotę 3335 zł. I uzasadnienie zadania szóstego, zakup stojaków dla OSP Wola Mielecka, zakup strojów, przepraszam, dla OSP Wola Mielecka uzupełni brak w mundurowaniu i tym samym zwiększy bezpieczeństwo naszej jednostki. W związku z tym w pełni uzasadnione jest przyjęcie do realizacji powyższego przedsięwzięcia na kwotę 2,5 tysiąca złotych. Tylko pokrótce odniosę się do tego wniosku. Mianowicie, no może zacznę od końca, bo ten temat pojawił się i w wniosku naszym Rady Sołeckiej i we wniosku mieszkańców o zakup strojów dla OSP. I tutaj sytuacja wygląda tak. OSP podczas spotkania Rady Sołeckiej przyszli i powiedzieli, że chciał stroje dla drużyny młodzieżowej. I powiedziałem, że jest to niemożliwe, bo taką odpowiedź dostałem z gminy i tutaj pan zastępca może potwierdzić, że tak jest, że nie możemy z Funduszu Sołeckiego na to przeznaczyć pieniędzy. Więc ja tutaj zastosowałem taki zapis ogólny zakup strojów dla OSP Wola Mielecka i dałem kwotę, o jakiej była mowa, 2,5 tysiąca złotych. I tu możemy zrobić tak, że nawet gdybyśmy to przegłosowali i na przykład nie da się tego kupić z Funduszu Sołeckiego, no ale 2,5 tysiąca wtedy zostaje w gminie, więc gmina może, mając te 2,5 tysiąca do dyspozycji, kupić z jakiegoś innego paragrafu i jest to moim zdaniem, jeżeli się chce, to tak to można zrobić. Natomiast widzę, że w wniosku mieszkańców jest nagle napisane, że to ma być kwota ile? 3,5 tysiąca, czyli popatrzcie, w ciągu paru dni od spotkania nagle 1000 złotych podrożało, kwota została zwiększona i już się pisze o strojach bojowych. Czyli nie wiem, co się zmieniło nagle od rozmowy na Radzie Sołeckiej. Dziwne rzeczy się dzieją i nie wygląda to, panie naczelniku, poważnie, bo najpierw przychodzicie i rozmawiamy, tak za chwilę się okazuje, że jakiś wniosek i kogo chcecie szukać, nas czy mieszkańców? Ale to nie będę dalej tego drążył, tylko tak się uważam, nie robi. OSP również na monitoring przedstawiło fakturę, że wystarczy 3335, a tu już widzimy 3,5 tysiąca, tak? No to tak nie wiem dlaczego. Dosłownie, bo w tym temacie, bo proszę Państwa, żebyśmy to tak jakoś poukładali troszeczkę. Proszę Państwa, tak, te zapisy są trudne, jeśli chodzi o pozyskanie strojów, tak jak to tutaj Państwo proponujecie, nawet do tych młodzieżowych grup pożarniczych. Myśmy długo tu rozmawiali z panem Sołtysem, bo są różne wykładnie i tłumaczenia, żeby to nie zostało, że tak powiem, żeby to zostało zaakceptowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Długo nad tym zastanawialiśmy, szukaliśmy różnych wykładni i tak dalej. Ja do końca nie wiem, co za stroje zostaną zakupione, natomiast ja uważam, że jeśli Państwo podejmiecie tu decyzję, że to będzie procedowane i to będzie przedmiotem jakby zakupu z Funduszu Sołeckiego, to dla mnie tutaj po takim długim namyśle nazwa tego zadania powinna brzmieć zakup umundurowania ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wola Mielecka. Kwotę tutaj nie dyskutuję o kwocie, natomiast taki zapis uważam, że jest chyba największą szansą, żeby rzeczywiście to nie zostało zdyskwalifikowane gdzieś na tej ocenie. Proszę Państwa tutaj jako mieszkańców, tak, to co Pan złożył, bo proszę Państwa, no ważny jest ten zapis, to co Pan tutaj Sołtys przedstawił, te pozostałe zadania, one były skonsultowane, myśmy to dopracowali, jeśli chodzi o nazewnictwo, natomiast tutaj no, była duża rozbieżność i dyskusja, natomiast jeśli mówię, będzie to przedmiotem Państwa głosowania, to zadanie to proponuje zakup umundurowania ratowniczo-gaśniczego, bo myślę, że to jest największa szansa, żeby to było zrealizowane. Ale nie. Agnieszka, ja tylko zwracam uwagę, że przychodzi OSP, mówi, że chce stroje dla młodzieżówki. A tutaj, jeżeli jest taki zapis, to zostaną kupione stroje bojowe i dalej młodzieżówka nie ma i my wydajemy pieniądze. Ja rozumiem, że mówimy tu o strojach koszarowych, tak, jako element wyposażenia ratowniczo-gaśniczego. Tak, ja nie mówię tu o dresach, bo na pewno takie rzeczy by z tego nie były, bo nie mogły być sfinansowane. Ale jeśli mówimy o koszarówkach,
nie wiem, L-kach, tak, M-kach dla tych najmłodszej grupy, no to oczywiście myślę, że największa szansa przy takim zapisie. To taka, mówię, moja uwaga, bo zrobicie Państwo, jak uważacie, natomiast no warto, mówię, to mieć tak zapisane, żeby nie była największa szansa. I dobrze, teraz w takim razie przechodzimy do mojego wniosku i tak jak tu już Pan Prezes Klubu Krzysztof Węgrzyn powiedział, Szanowni Państwo, wniosek przygotowałem, bo mam takie prawo, zwrócił się do mnie Pan Prezes, że ma taką propozycję. Ja wykorzystując, że mam taką możliwość, po co mam stwarzać, bo problem, że ma chodzić, zbierać 15 podpisów i pisać sobie, jak ja no, mam do tego narzędzia lepsze. Po prostu robię to często, więc takie jest moje zadanie, żeby pomagać, a nie przeszkadzać. I w związku z tym przeczytam ten mój wniosek, tak jak mówię, który powstał, wyszedł od Krzysztofa Węgrzyna, prezesa klubu. I więc nie będę już tych paragrafów czytał, czytałem przedtem, no, są takie same, natomiast zadania czytam. Pierwsze zadanie to jest przebudowa ogrodzenia oraz furtki wejściowej wraz z wykonaniem miejsc postojowych dla rowerów na obiekcie sportowym w Woli Mieleckiej. Szacowany koszt 6 tysięcy. Drugie zadanie to jest modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej, zakup i montaż bezpiecznej nawierzchni i dodatkowych urządzeń. I tu jest szacowany koszt 25 tysięcy złotych. Taka jest propozycja, żeby przeznaczyć tyle. Ale to ja dalej będę taką propozycję miał, tylko wiecie, jak będziemy czekać na chwilę, to widzicie, jak sobie będziemy czekać. Ja też musimy się posuwać małymi krokami, ale rozsądnymi do przodu i o ile gmina nam coś pomoże, będziemy wdzięczni, nie? Ale jak nie ma na cenę. Ale dobrze, Agnieszka, wrócimy zaraz do dyskusji, tylko przejdę dalej. Więc tutaj nasza propozycja, zadanie drugie, modernizacja placu zabaw przy szkole na kwotę 25 tysięcy złotych. Zadanie trzecie, umocnienie skarpy trybuny obiektu sportowego w Woli Mieleckiej, szacowany koszt 17 356 zł i 90 groszy. I zadanie czwarte, wsparcie finansowe imprezy integracyjnej dla mieszkańców, szacowany koszt 3000 zł. I uzasadnienie celowości. Pierwsze zadanie, obiekty sportowe w Woli Mieleckiej stanowiące mienie komunalne gminy Mielec, terenem zadbanym, utrzymanym w gotowości do pełnego rozwoju sportu, w tym rozgrywek piłkarskich czy treningów i w innych dyscyplinach sportowych. Obiekt służy młodzieży szkolnej i wszystkim mieszkańcom wsi Wola Mielecka dla należytego uporządkowania terenu, zabezpieczenia stadionu sportowego i pozostałej infrastruktury przed zniszczeniem i dewastacją. Boga, proszę o spokój. Proszę Państwa, bo potem no, chciałbym, żebyście wiedzieli, o czym się mówi. Dla należytego uporządkowania terenu, zabezpieczenia stadionu sportowego i pozostałej infrastruktury przed zniszczeniem i dewastacją niezbędny jest montaż stojaków na rowery oraz zabezpieczenia przed wprowadzeniem rowerów na ten obiekt. W związku z tym w pełni uzasadnione jest przyjęcie do realizacji powyższego przedsięwzięcia na kwotę 6 tysięcy złotych. Zadanie drugie, uzasadnienie, niezbędna jest rozbudowa placu zabaw. Z placu zabaw będą korzystały dzieci uczęszczające do przedszkola, jak i inne dzieci mieszkańców Woli Mieleckiej. Nowa bezpieczna nawierzchnia poprawi bezpieczeństwo dzieci bawiących się na placu zabaw, a dodatkowe urządzenia uczynią plac zabaw bardziej atrakcyjnym. Inwestycje, które proponujemy, będą służyły szerokiej grupie mieszkańców, przedsięwzięcia, o których mowa, są zadaniem własnym gminy oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W związku z tym w pełni uzasadnione jest przyjęcie do realizacji powyższego przedsięwzięcia na kwotę 25 tysięcy złotych. Uzasadnienie zadania czwartego. Trzeciego, obiekt sportowy LKS Start Wola Mielecka stanowi mienie komunalne gminy Mielec. Obecnie jest skarpy na trybunie LKS Start Wola Mielecka, poprawi właściwości estetyczne i poprawi bezpieczeństwo na obiekcie sportowym. Zabezpieczy też usuwanie się skarpy i chodnika na koronie. Przedsięwzięcie, o którym mowa, jest zadaniem własnym gminy i jest zgodne ze strategią rozwoju gminy. W związku z tym w pełni uzasadnione jest przyjęcie do realizacji powyższego przedsięwzięcia na kwotę 17 356 zł i 90 groszy. I zadanie czwarte, wsparcie imprezy integracyjnej dla mieszkańców Pomorza w organizacji imprezy integracyjnej dla mieszkańców Woli Mieleckiej. Mieszkańcy wsi Wola Mielecka to ludzie z pasją, organizują wiele spotkań, integrując pokolenia. Celem spotkania będzie aktywizacja seniorów i integracja międzypokoleniowa mieszkańców. Przez organizację spotkania chcemy wzmocnić aktywność osób starszego pokolenia i poczucie własnej wartości w środowisku. W związku z tym w pełni uzasadnione jest przyjęcie do realizacji powyższego przedsięwzięcia na kwotę 3000 zł. I Szanowni Państwo, tak jak już mówiłem, prezes poprosił mnie o ten wniosek, przedyskutowaliśmy, ja go stworzyłem i proszę Państwa, żeby się przychylić do niego, bo wytłumaczę, w czym jest problem i... Wcześniej to nie było żadnej propozycji o rozbudowę placu zabaw. Nie rozumiem.
Agnieszka, była dyskusja na Radzie Sołeckiej jeszcze w ten sposób, że może poczekajmy, zrobimy w tym roku ten plac zabaw powstanie i mamy następny rok i w następnym roku zobaczymy, jak to będzie kształt i nie jest problem, żeby się na przykład za rok spotkać i wtedy zrobić, przemyśleć co chcemy i przygotować w kolejnym. Ale Krzysiek jakby przemyślał, że teraz jak już te dzieci zaczną po prostu na tym placu funkcjonować, żeby jednak przeznaczyć pieniądze pod tymi elementami, gdzie jest tam bardziej niebezpiecznie, żeby położyć tą nawierzchnię taką bezpieczną, mówimy o tego typu tarczanów. Zależy, jaka tam zostanie zakupiona, jak przeznaczymy na to pieniądze. Właśnie, nie, dlatego tu chcemy dać 25 tysięcy, żeby zaznaczyć, żeby to zrobić. Poza tym z tego powinno sporo pieniędzy zostać, bo oczywiście to się nie wykłada też na całości, nie zrobimy całości, bo to by kosztowało duże pieniądze, tylko jakieś tam dojścia i pod tym. I dalej widzimy, że nie ma huśtawek. No nie wyobrażam sobie placu zabaw bez huśtawek, bez jakiejś piaskownicy i tutaj chciałbym właśnie, żeby w ten deseń poszły kolejne urządzenia, takie, które będą w miarę funkcjonalne, które będą służyły dzieciom. I nie wiem nawet, czy jeżeli ten wniosek nie przejdzie, jak będzie bliżej realizacji, czy nie zrobię spotkania na przykład z Państwem i przemyślimy, jakie urządzenia chcemy. I wtedy zadecydujemy, co będziemy chcieć, bo to mamy parę miesięcy czasu na to. Więc to jest, jeżeli chodzi o plac zabaw. Już Krzysiek zaraz. Natomiast jeszcze odniosę się do tego zadania przebudowy ogrodzenia oraz furtki wejściowej za 6 tysięcy. Szanowni Państwo, mogę prosić o moment jeszcze ciszy? Chodzi o to, że w tym momencie wydaliśmy masę pieniędzy na te obiekty sportowe i młodzież wjeżdża przez bramkę rowerami, kładą te rowery i nie możemy patrzeć, jak oni to niszczą. I chcemy po prostu kawałek, czy przeszła cofnąć, zrobić jeszcze stojaki na rowery i przez bramkę zrobić takie zabezpieczenie, żeby się nie dało przeprowadzić rowera, żeby te dzieci musiały te rowery zostawiać wcześniej. Dlatego chcemy to zadanie wykonać. Umocnienie skarpy, no to ewentualnie prezes powie, to chodzi o umocnienie skarpy, wyłożenie jubami, żeby tam potem chodnik się nie obsuwał, żeby było bezpiecznie. No impreza integracyjna. W kolejności może był prezes, wcześniej za chwilę Agnieszka. Mikrofonik, proszę. Dziękuję bardzo. Jeszcze odnośnie uzasadnienia tego wniosku, dlaczego takie moje przemyślenia. Otóż my tutaj możemy się różnić w wielu kwestiach, ale na pewno w jednym będziemy zgodni, że 50 tysięcy złotych na plac zabaw to jest za mało. Na pewno. Biorąc pod uwagę koszt placu zabaw i jak wyglądają place zabaw w innych miejscowościach, chcielibyśmy, żeby wyglądało to podobnie u nas. I stąd pomysł, żeby już teraz zrobić solidną podbudowę na ten plac zabaw, ewentualnie w przyszłości, jeśli gmina będzie mogła pomóc, będzie budujemy. Ale teraz, żeby to zrobić już kompleksowo, to jedna kwestia. Bo obserwując i pracując tutaj na tych obiektach sportowych, jedna rzecz zastanawia, to warto czasami troszkę refleksji, że jak się nie zrobi czegoś dobrze, to potem non-stop wychodzą jakieś problemy. Tak było, pamiętam chyba z oddaniem stadionu, gdzie nie było bramek, nie było budynek dla zawodników. Tak było w przypadku orników, że nie pomyślano o oświetleniu, żeby do tego zainstalować. I za każdym razem potem powstają jakby kolejne uzupełnienia, kolejne budżety i trzeba to wszystko naprawiać, dostosowywać. Więc moja propozycja jest taka, żeby zwiększyć te nakłady jeszcze w tym roku na ten plac zabaw, żeby wyglądał sobie. To jest jedna rzecz. Odnośnie tego nasypu. Szanowni Państwo, myśmy kilka lat temu, chyba 3 lata temu, zrobili schody na trybuny, zrobiliśmy na koronie taki chodnik i to była część tak naprawdę tego planu. Chcemy dokończyć tą inwestycję, żeby zamknąć to i umocnić tą skarpę, żeby po prostu się ta ziemia nie obsuwała i żeby to po prostu nie obrastało trawą, bo trawę trzeba notorycznie wykaszać, grabić, sprzątać, to wszystko leci te siedzenia tam na stadionie. No i znów spodek naprawdę do tego pracy. I stąd prośba odnośnie moja prośba bez zarządu, bo tak naprawdę to nie chodzi o to, żeby się narobić tak naprawdę, tylko żeby się zajmowali innymi kwestiami rozwojowymi klubu, czy to intersekcje, czy więcej klubów młodzieżowych, a nie utykać na takich rzeczach. Niestety no są rzeczy, które musimy poprawiać. Dużo zrobiliśmy we własnym zakresie pracą społeczną, nie ukrywam.
bo czy budki dla zawodników, nie prosiliśmy Państwa o fundusze, sami żeśmy wyremontowali te budki, bramki stalowe, ramy, sami żeśmy zrobili, dzięki temu nie musieliśmy kupować nowych bramek za ponad 12 tysięcy złotych. Zrobiliśmy studnie do nawadniania, wyremontowaliśmy, odświeżyliśmy, wymalowaliśmy cały obiekt tak naprawdę w środku, zrobiliśmy aneks kuchenny. To są wszystko rzeczy, które zrobiliśmy we własnym zakresie. Także nie, naprawdę z każdej słuchówki staramy się maksymalnie wydobyć i zorganizować to zaplecze, żeby to funkcjonowało na wiele lat. Także bardzo proszę, mam nadzieję, że Państwo zrozumiecie te potrzeby i zagłosujecie za tym wnioskiem. Bardzo dziękuję. Agnieszka chciała coś powiedzieć na mikrofon, nie? A może, przepraszam. Ja chciałam się upewnić w tym wniosku. Na pewno nie ma uwzględnionych strojów na OSP, tak? Nie ma. Ale sami widzicie, że przychodzą, chcą najpierw stroje młodzieżowe. Jak się dowiadują, że nie można wpisać, to wpisują bojowe, żeby było. No to jakby potrzebowali bojowych, to powinni wcześniej przyjść powiedzieć, że potrzebujemy bojowe. I to jest takie szukanie, wiecie, jak się nie da, to żeby było. Monitoring, widzicie, najpierw chcą 3300, potem już 3500. To naprawdę tak monitoring jest. Jak nie będzie monitoringu, nic się też nie będzie działo. Będziemy mieć wolniejsze środki kiedyś, kupimy. To nie są tak aż bardzo minące rzeczy, moim zdaniem. Zresztą gmina, gdyby chciała tym dzieciom, to z tego pracy za 2000 zostaje, to też może te stroje tym dzieciom kupić, jak znajdzie na to ochotę, żeby kupić. A oświetlenie przy pamiętniku jest? No nie, wszystko się nie zmieści, więc w trzecim wniosku nie ma. Nie ma. Proszę Państwa, ja założyłem, powiem szczerze, to jest moja wina, ja założyłem pierwszą osobę na moderowanie, bo stwierdziłem, że sami będzie to zaspokojone, że będzie inflacja, żeby potem nie brakło po prostu tego 100 zł czy 200. Nie prosił mnie o naczelni, pamiętaj, mniej więcej zagłosuję. I wracając tutaj do pana Krzysztofa. Panie Krzyśku, szanuję pana, dzwoniłem do pana, że będę robił swój wniosek. Na zebraniu Rady Sołeckiej nie był pan za doposażeniem placu zabaw. A teraz nagle wniosek opiewa na 25 tysięcy. No ludzie, uszczypnijcie. Proszę Pani, że ja chciałbym ten mój wniosek zniszczyć. Nie głosujcie na mój wniosek. Dziękuję Wam za wszystkie podpisy. Dajcie, jak chcecie na te dzieci, dajcie te 25 tysięcy. Nie rozbijajmy, tak jak mówię na początku, nie rozbijajmy rodziców na dwie buty. Mój wniosek odrzućcie, sam zagłosuję za wnioskiem pana Krzysztofa. Bo pan Krzysztof jest bardzo fajny człowiek, tylko widzicie Państwo, udostępniłem to na internecie, żeby każdy mógł zobaczyć. Punkt po punkcie. Przedstawiłem, na czym mi zależy. Tydzień wcześniej każdy się mógł przygotować, choć kto widział, nikt nie zadzwonił, damy poprawkę, czytam go. No bo po co? Także zagłosujcie, jak chcecie dla dzieci na 25 tysięcy, proszę przekazać z mojego wniosku głosy. Dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś ma jakąś propozycję? Jakieś uwagi? Więc, Szanowni Państwo, poproszę ze dwie osoby do liczenia, żeby mi pomogły. Gosia może, z Rady Sołeckiej, poproszę Cię. Panie Ziarko, jako członek Rady Sołeckiej, poproszę Pan. Ja nie dowidzę. Tak? Iza, może pomożesz Małgosi liczyć? To dobrze, panie Ziarko, jak tego niech pan odpocznie. Iza z Gosią będą liczyć i szanowni państwo, przypominam, głosujemy tylko na jeden wniosek. Głosują tylko osoby stale zamieszkujące i jeżeli podnosimy rękę za, to trzymamy, dopóki nie powiem, że opuszczamy, żeby spokojnie policzyły, bo trudno się to liczy. Gotowe panie są? Słucham Wojtku. Okej, dobrze. Podsumuję tylko zadania, żeby było bardzo czytelne. Więc tak, zacznę od wniosku mieszkańców. Wniosek mieszkańców, wszystkie są na tą samą kwotę, która nam przysługuje, czyli wszystkie są na pełne 51 356 zł i 90 groszy. Wniosek mieszkańców to jest tak, przekazanie dla zespołu szkół, czyli na to, może w skrócie będę mówił, na przedszkole 16,5 tysiąca.
na zorganizowanie linia seniora 3000 na zakup i wykonanie monitoringu dla OSP 3500, wykonanie fragmentu oświetlenia przy drodze Broni Mieleckiej od numeru 362 18 000 zł, zakup umundurowania ratowniczo-gaśniczego dla OSP 3500, przekazanie dla LKS przeznaczeniem na zakup barierek ochronnych przy dwóch wejściach na wojska sportowe w kwocie 6856 zł i 90 groszy. I tak jak mówię, ten wniosek w tej formie, jeżeli przejdzie, on jest nieprawidłowy. To jest nie polityka, tylko to jest moje zadanie i proszę się zachowywać, bo prowadzę zebranie, mam obowiązek poinformować, jak widzę pewne niebezpieczeństwa i tyle. Natomiast teraz wniosek... Ale to nie ma co panikować. Wyjaśniam informację i tyle. Nie ma się do złości, bo to nic nie pomagacie. A że chcecie przeszkadzać, to jest może inny temat. Zadanie zaproponowane we wniosku Rady Sołeckiej. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej, działka ewidencyjna 1066 w Woli Mieleckiej, szacowany koszt 19521. Zadanie drugie, budowa ogrodzenia oraz furtki wejściowej wraz z wykonaniem miejsc postojowych dla rowerów na obiekcie sportowym w Woli Mieleckiej, szacowany koszt 6000 zł. Zadanie trzecie, wsparcie Dnia Seniora, wsparcie imprezy integracyjnej dla mieszkańców, szacowane koszt 3000. Mogę prosić o ciszę. Zadanie czwarte, umocnienie skarpy trybuny obiektu sportowego w Woli Mieleckiej 17 tysięcy. Zadanie piąte, wykonanie monitoringu w obiekcie OSP Wola Mielecka, szacowany koszt 3335 zł, zakup strojów OSP na 2,5 tysiąca i to jest zadanie szóste, czyli te 6 zadań jest zrozumiałe, czy nie? I teraz przechodzimy do ostatniego wniosku, to jest wniosek ten złożony przeze mnie z inicjatywy prezesa i tam jest 4 zadania. Przebudowa ogrodzenia oraz furtki wejściowej przy tych obiektach przy Urniku na 6 tysięcy. Modernizacja placu zabaw na 25 tysięcy. Zakup nawierzchni bezpiecznej i co zostanie na urządzenia. Nie określamy jakie, bo ja bym chciał, żeby to było po prostu potem doprecyzowane, co będzie potrzebne. Zadanie trzecie, umocnienie skarpy trybuny obiektu sportowego w Woli Mieleckiej, koszt 17 356 zł i 90 groszy. I czwarte zadanie, wsparcie finansowej imprezy integracyjnej dla mieszkańców, szacowany koszt 3000 zł. I zachęcam wszystkich za tym wnioskiem, żeby na ten wniosek głosować. I szanowni państwo, no zacznę może od tego wniosku, który był teraz czytany. Czyli głosujemy za wnioskiem, w którym jest przebudowa furtki za 6 tysięcy, placu zabaw za 25 tysięcy, umocnienie skarpy za 17 356 zł i 90 groszy i wsparcie finansowe Dnia Seniora, czy tej imprezy integracyjnej w kwocie 3000 zł. Kto z państwa jest za tym, ręka do góry i czy mamy ręce, aż zostaną policzone? No to tu chyba nie widzę praktycznie. A liczyłaś 7 za? 26 i... 24, czyli mamy 40... 54 wychodzi, że jest. To szanowni państwo, to jeszcze raz, ale podnosić, ale... Nie, chłopaki, wy nie jesteście z mieszkańcami Woli Mieleckiej. Tak jest, tak? Jak chce pan, to możemy zacząć. Spoko, przepraszam. Jeżeli tak jest, to spoko. Czyli za wnioskiem sołtysa jest 56 osób. Za wnioskiem mieszkańców, jeszcze raz przypominam, wniosek mieszkańców, 6 zadań, plac zabaw 16 500, dzień seniora 3 000. Ale pan, no przegłosowaliśmy.
ale szanowni państwo, formalność. Ja muszę to czytać, żeby potem nam ktoś nie zarzucił, że coś zostało niewyciągnięte. Wniosek mieszkańców, Dzień Seniora 3000, zakup monitoringu dla SP, czyli 2000, wykonanie fragmentu oświetlenia przy drodze wojewódzkiej 362, 18 tysięcy, zakupu mordorowania 3500 dla OSP i przekazanie dla NKS 6800. Kto jest za tym wnioskiem, ręka do góry? Nie ma, nie widzę. Skoro nie widzę, to przechodzimy do wniosku Rady Sołeckiej. I przegłosujemy jeszcze, będziemy głosować, kto jest za wnioskiem Rady Sołeckiej, który obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego w kwocie 19 521, przebudowy ogrodzenia za 6 tysięcy, wsparcia finansowego Dnia Seniora 3 tysiące, umocnienia skarby na obiekcie za 17 tysięcy, wykonania monitoringu za 3335 i zakupy strojów OSP dla OSP za 2,5 tysiąca. Kto z państwa jest za tym wnioskiem? Nie ma. Nie widzę. Szanowni państwo, więc w takim razie jednogłośnie został przegłosowany wniosek sołtysa, więc 25 tysięcy. Dziękuję państwu, dziękuję Krzysztofowi za inicjatywę. Myślę, że jest to dobre rozwiązanie. I w takim razie państwu dziękuję i przechodzimy do punktu 6. Przechodzimy do punktu 6, sprawy różne. I tutaj na początek tylko moja taka informacja dla państwa dobra, że z tego co mam informację, na ostatni tydzień września będzie, ma być wylewany asfalt na rondzie, więc jest szansa, że z końcem września być może już będziemy przejeżdżać. I tyle, oddaję państwu głos, czekam na państwa pytania. Jestem bezprzewodowy. Ja tak korzystałam z okazji, bo wcześniej nie widzieliśmy się na zakończeniu roku artystycznego, że tak powiem, bo troszeczkę no, zmieniły się plany. Chciałam w imieniu swoim i rodziców również bardzo serdecznie podziękować wójtowi za wsparcie finansowe po prostu naszego wyjazdu na turnieje taneczne, w których mogliśmy wziąć udział. Były to turnieje międzynarodowe, ogólnopolskie. Tego bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie. I polecamy się do przyszłości. Czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące spraw bieżących? Szanowni państwo, skoro nie ma, dziękuję wszystkim za przybycie. Okazuje się, że ten piątek, dzień na tygodniu wcale nie jest taki zły, jeżeli chodzi o frekwencję. Dziękuję i w takim razie, panie wójcie, liczę, że tym razem środki finansowe, które przegłosowaliśmy, bardzo szybko w 2024 roku trafią na swoje miejsce. Dziękuję państwu.